Dr. Howin wykładał nauki ścisłe przez 15 lat. Potem zrobił doktorat z pedagogiki. Zawsze miał pasję dla nauczania, ale odkrył, że w wielu podręcznikach są przedstawiane fałszywe informacje. Dlaczego? Witam, nazywam się Eric. Na tym seminarium zatytułowanym Kłamstwa w podręcznikach poznasz niektóre z nich i dowiesz się, co możesz z nimi zrobić. Kłamstwa w podręcznikach. Witam na seminarium numer 4. Uczyłem nauk ścisłych, teraz podróżuję i prowadzę seminaria na temat stworzenia, ewolucji i dinozaurów. Niepokoi mnie fakt, że w szkołach uczy się dzieci nieprawdy. Na poprzednich seminariach mówiliśmy o kłamstwach w książkach. Lubię naukę, zbieram podręczniki. Martwi mnie jednak, że w tych książkach są nieprawdziwe informacje. Ktoś chce, żeby dzieci uwierzyły w konkretną teorię. To zrozumiałe. Każdy chce przekonać innych do swoich poglądów, jednak nie powinno się do tego celu używać kłamstw. Ja spróbuję przekonać was do moich. To całkiem w porządku, że ludzie próbują to robić. Jednak niedobrze jest używać do tego kłamstw. Opowiem wam o niektórych kłamstwach w podręcznikach. Na pierwszym seminarium mówiliśmy o wielkim wybuchu. To wielki niewypał. Nie wydarzył się. Kłamie się też na temat wieku Ziemi. Ziemia nie ma miliardów lat. Jaskiniowcy to też oszustwo. Oni nigdy nie istnieli. Nie istniał żaden jaskiniowiec, chyba że Osama Bin Laden. Kłamie się też na temat dinozaurów. Nie żyły miliony lat temu. Żyły razem z Adamem i Ewą w ogrodzie Eden. Na tym wykładzie będziemy mówić o kłamstwach, z jakimi stykają się uczniowie w podręcznikach. Na piątym DVD powiemy o niebezpieczeństwie, jakie wnosi nauczanie ewolucji i co z tym zrobić. Powiem jasno, nie próbuję wyrzucić ewolucji ze szkół. Nie próbuję wprowadzić stworzenia do szkół. Chcę tylko wyrzucić kłamstwa z podręczników. Chociaż gdy usuniemy kłamstwa, nie zostanie nic, co potwierdzałoby teorię ewolucji. Ale to już ich problem. Jeśli wszystkie argumenty popierające twoją teorię zostaną obalone, myślę, że czas znaleźć nową teorię. Czy ktoś tu uważa, że nauczyciele lub podręczniki mogą celowo okłamywać uczniów z jakiegokolwiek powodu? W Wisconsin prawo wymaga, by podręczniki były dokładne. Tak samo w Alabamie mają być dokładne i aktualne. Texas. Materiały do nauczania mają być oparte na faktach. Florida. Materiały do nauczania mają być dokładne. Kalifornia. Podręczniki mają być dokładne co do faktów. Minnesota. Nauczyciel nie będzie umyślnie blokował lub świadomie przeinaczał treści. Problem w tym, że w żadnym z tych stanów nie egzekwuje się tych praw. Książki są niedokładne. Oto podręcznik ze szkoły publicznej z 1908 roku. Uczono wtedy dzieci, że Bóg stworzył niebo i ziemię w 6 dni i że wszystko, co zostało stworzone, było bardzo dobre. Modlitwa jest powinnością, ale zanoszona z nieszczerego serca jest bezwartościowa. Bóg rządzi światem w nieskończonej mądrości. To podręcznik szkoły publicznej. Natomiast podręcznik ze szkoły publicznej z roku 2000 naucza, że ewolucja to fakt, nie teoria.
ptaki wyłoniły się z nieptaków, a ludzie z nieludzi. I że nikt, kto chce uchodzić za rozumiejącego świat naturalny, nie może zaprzeczyć tym faktom. Trochę się pozmieniało. Powtarzanie, że ewolucja to fakt, działa na zasadzie mantry. Myślą, że jeśli ciągle będzie się to powtarzać, każdy w to uwierzy. Ale ewolucja to religia, a nie fakt. Ten podręcznik mówi, większość naukowców i liderów religijnych nie widzi sprzeczności pomiędzy ewolucją i religią, jednak mniejszość chrześcijańskich fundamentalistów wciąż sprzeciwia się biologii ewolucyjnej. To się nazywa dziennikarstwo tendencyjne. Mniejszość fundamentalistów. Chcą ich zmarginalizować. Choć wierzy w to większość, a nie mniejszość Amerykanów. Spójrzcie, co tu napisano. Nauka o stworzeniu twierdzi, że wszystkie gatunki zostały stworzone przez Boga około 10 tysięcy lat temu i od tego czasu nie ewoluowały. Tak przy okazji, nie tak mówi nauka o stworzeniu. Głosi natomiast, że wszystkie rodzaje zwierząt zostały stworzone około 10 tysięcy lat temu, a jedyna ewolucja to odmiana w ramach tych rodzajów. Tworzą jakiś rzekomy argument, żeby móc go zbić. Myślą, że tak wygrają spór. Czytam dalej. Wiemy, że te twierdzenia są fałszywe i mówią, jeśli nie pozwolimy uczniom szkół średnich poznać tego, co mówi nauka, zatrzymam się tu. Nie próbuję powstrzymywać uczniów przed poznaniem tego, co mówi nauka. Kocham naukę. Próbuję nie dopuścić do tego, by uczniów okłamywano. Nauka to rzeczy, które można zaobserwować, zbadać i pokazać. Ewolucja nie jest częścią nauki. W tym problem. Słuchajcie dalej. Jeśli nie pozwolimy uczniom na poznanie tego, co oferuje nauka, ryzykujemy, że nie będą w stanie skutecznie konkurować na zajęciach w koledżu czy w globalnej gospodarce. Oto wezwanie ewolucjonistów. Świat ulegnie zniszczeniu, jeśli nie będziemy głosić ewolucji. O, niebo upadło, trzeba nam więcej ewolucji, inaczej wszyscy umrzemy. Wydaje im się, że ich religia jest niezbędna w szkołach, a nie jest. W tym podręczniku teoria ewolucji zajmuje ponad 100 stron. Ani jednej wzmianki o stworzeniu. Jak już się wspomina o stworzeniu, to zawsze z taką drwiną, jaką przed chwilą pokazałem, mniejszość chrześcijańskich fundamentalistów. Wiele się zmieniło w naszych podręcznikach. Ta mapa pokazuje, jak ateiści oceniają nauczanie ewolucji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli twój stan jest czerwony, uznali, że uczenie ewolucji kiepsko wam idzie. Brawo, Wisconsin! Zielone stany bardzo dobrze sobie radzą z nauczaniem ewolucji. Powinny się wstydzić. Czy można używać nieaktualnych danych lub fałszywych informacji tylko po to, żeby uczniowie uwierzyli w jakąś teorię? Nie. Czy powinno się zwalniać nauczycieli, którzy kłamią? Tak. Okej, w porządku. Czy należy usunąć kłamstwa z podręczników? Tak. Dobrze. Sprawdzam, czy jesteśmy po tej samej stronie. Zawsze mnie dziwiło, że dwie osoby mogą patrzeć na to samo i wyciągać przeciwne wnioski z tego, co widzą. Dwie osoby mogą patrzeć na Wielki Kenion. Osoba wierząca w ewolucję, patrząc na Wielki Kenion, powie, patrz, co rzeka Colorado zrobiła przez miliony lat. Chrześcijanin, który wierzy Biblii, patrząc na to samo, powie, spójrz, co zrobił potop w kilka minut. Jak ten kanion został uformowany? Ten podręcznik mówi, przez miliony lat rzeka Colorado formowała wielki kanion z twardej skały. Zatrzymajmy się nad tym. Faktem jest, że wielki kanion istnieje. Kto był w Wielkim Kanionie? Uczyłem tam i gorliwie go badałem. Podoba mi się to piękne miejsce. Istnieją dwie interpretacje tego, jak powstał. Ewolucjonista powie, że kanion formował się powoli, niewiele wody i bardzo dużo czasu, miliony lat. Kreacjonista uważa, że kanion uformował się szybko, bardzo dużo wody i mało czasu.
Ewolucjoniści próbują wymazać linię między swoją interpretacją a kolumną faktu. Chcą myśleć, że ich interpretacja jest teraz faktem. Musisz tu na nich bardzo uważać, są sprytni. Autor tego podręcznika twierdzi, rzeka Colorado miliony lat przedzierała się przez skały warstwa po warstwie. Uważaj. Debatowałem kiedyś z ateistą, który powiedział, Howind, jesteś tak głupi. Nie wiesz, że trzeba było milionów lat, żeby powstał Wielki Kanion? Odparłem. Wie pan, że gdyby w Wielkim Kanionie zbudowano tamę, zebrałaby wiele ziemi, tak przy okazji, ale gdyby ją zbudowano, utworzyłoby się za nią wielkie jezioro. Wiecie, że część wody z Montany spływa przez Wielki Kanion? To wielki obszar odpływowy. Powiedziałem, wie pan, że między tymi dwiema czerwonymi liniami, zwanymi liniami wiecznego śniegu, jest grań? Wielki Kanion ma początek daleko po prawej. Rzeka osiąga w tym punkcie 850 metrów nad poziomem morza. Spływa przez 430 kilometrów i wypływa z drugiej strony. Na odcinku, na którym rzeka spływa, ziemia wznosi się, a następnie powoli znów się obniża. Jest tak szeroka, 430 kilometrów, że się tego nie zauważa. Widać to dopiero, gdy patrzy się z satelity. Ale jak spojrzysz na przekrój, tu widać różnicę. Rzeka wpływa tu, spływa w dół i wypływa po drugiej stronie. Właściwie przepływa przez Wielką Grań, 430 kilometrów. W najwyższym punkcie grani płynie na poziomie 550 metrów. To spadek o prawie 1,5 kilometra w dół kanionu. Naprawdę duża dziura w ziemi. Jeśli chodzi o Wielki Kanion, należałoby rozważyć kilka kwestii. Powiedziałem, czy wie pan, że szczyt Wielkiego Kanionu jest wyżej niż dno, a rzeka płynie po dnie? Powiedział tak. Ja na to, a wie pan, że rzeka płynie tylko po dnie? Powiedział tak. Spytałem, czy wie pan, że szczyt jest wyżej niż miejsce, gdzie rzeka wpływa do kanionu o ponad kilometr? Czy wie pan, że rzeki nie płyną w górę? I czy wie pan, że nie ma delty? Nikt nie wie, gdzie jest błoto, które zostało wymyte, ale prawdopodobnie jest w Pacyfiku. Nie mogę znaleźć delty Wielkiego Kanionu. Niemożliwe, żeby to rzeka wydrążyła ten kanion. Wielki Kanion to wymyty przelew spływowy. Były kiedyś dwa jeziora, Grand Lake i Hopi Lake. Któregoś dnia przepełniły się. Myślę, że to nastąpiło krótko po potopie lub kilkaset lat później. Pokrywy lodowe lub coś takiego stopniały, jeziora przepełniły się i woda przelała się. Ziemia ciągle była wtedy dość miękka. W ciągu pierwszych kilkuset lat woda wydrążyła ten kanion. Wciąż są plaże, gdzie były kiedyś jeziora. Nazywa się je Grand Lake i Hopi Lake. Jeziora już dawno nie ma, ale ciągle widać linię plaży, gdzie było kiedyś jezioro. Wielki Kanion to wymyty przelew spływowy. Woda dotarła za głęboko, przelała się i wymyła cały region w ogromnym pośpiechu. Gdy ci mówią, że trwało to miliony lat, okłamują cię. To niemożliwe geofizycznie. Większość rzek łączy się w tak zwany kąt ostry mniejszy niż 90 stopni. Możesz spojrzeć na mapę świata. Prawie wszystkie rzeki łączą się i płyną w tym samym kierunku. Spójrzcie na Wielki Kanion. Rzeki po lewej, niższej stronie łączą się w kąt ostry. Po prawej stronie widać, jak rzeki cofają się. Wpływają do kanału, zawracają i wracają inną drogą. To dowód na duże jezioro, które wyczerpuje się. Każdy farmer, który budował tamę, żeby poić swoje zwierzęta, powie, że gdy woda się przez nią przelewa, może wylać się szybko. Woda nie rozrywa wtedy całej tamy, przedziera się w miejscu, gdzie znajdzie najsłabszy punkt. A więc woda płynie z powrotem z tamy, by uderzyć w niższy kanał, zawrócić i popłynąć inną drogą. Wielki Kanion nie został uformowany przez Colorado. Został uformowany przez potop.
wiele wody w krótkim czasie. Jest tu jakiś farmer albo weterynarz, który rozpoznałby, co to za maszyna? Kto wie, co to jest? To urządzenie do wycieleń. Co takiego? Urządzenie do wycieleń. Czasami krowa ma problem z urodzeniem cielaka. Wtedy bierze się to urządzenie, obwiązuje się nogi cielaka kablem i wyciąga się go. Kilka ton ciśnienia i cielak wychodzi gładko. Któregoś dnia farmer wyciągał cielaka. To był poród pośladkowy, tylna noga wychodziła pierwsza. Niedobrze, ale to się czasem zdarza. Więc farmer użył urządzenia do wycieleń i wyciągnął cielaka z krowy. Pewien mieszczuk zatrzymał się, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Farmer zapytał go, czy widział już coś takiego. Mieszczuk odpowiedział, że nie. Farmer spytał go, czy ma jakieś pytania. Mieszczuch odpowiedział, że tak. Jak pan sądzi, z jaką prędkością biegł cielak, gdy uderzył w krowę? Nie, nie, to nie była stłuczka. Widzisz, dwie osoby mogą patrzeć na tę samą rzecz, a jedna błędnie zrozumie, z czym ma do czynienia. Biblia ostrzega, wiedzcie, że w dniach ostatnich przyjdą szydercy. Wiesz, że są ludzie, którzy szydzą z Biblii? Ja mam z nimi stale do czynienia, przyciągam ich jak piorunochron. Biblia mówi, będą postępować według swoich pożądliwości. Powodem, dla którego niektórym nie podoba się Biblia, jest ich pożądliwość, nie nauka. Nie lubią jej, bo jest dla nich niewygodna. Mówię im, lepiej kupcie sobie wazelinę, przyda się wam, bo będziecie sądzeni przez tę księgę. Biblia mówi, że szydercy będą pytać, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Bo odkąd zasnęli nasi ojcowie, wszystko tak trwa, tak jak było od początku. To bardzo ważny zwrot. Piotr powiedział, że w dniach ostatnich szydercy będą mówić, rzeczy dzieją się teraz tak, jak zawsze się działy. To długie, powolne, stopniowe procesy. Uniformitarianizm. Biblia mówi, szydercy będą świadomie w niewiedzy. W Grece znaczy to celowo głupi. Świadomie pozostają w niewiedzy co do tego, jak Bóg stworzył nieba i ziemię. Mówimy o tym na nagraniu drugim. Dlaczego nieba, liczba mnoga? I w jaki sposób ziemia została zalana wodą? Szydercy nie chcą też nic wiedzieć o potopie. Więcej o potopie i o tym, co go spowodowało, na nagraniu szóstym. Jednym z szyderców był James Hutton. Żył pod koniec XVIII wieku. Stwierdził, że Ziemia jest o wiele starsza niż wszyscy myślą. W jego czasach większość ludzi wierzyła Biblii. Uważano, że Ziemia ma około 6000 lat. Ale był to też czas wielu rewolucji i zmian. W Ameryce, we Francji, w Hiszpanii, w Polsce, w Niemczech. Każdy pozbywał się króla i ustanawiał demokrację. Czy to dobrze, czy źle, to inna sprawa, ale faktem jest, że Biblia mówi, by czcić króla. Dlatego niektórzy pomyśleli, że Biblia jest przeszkodą dla ich politycznych celów i chcieli ją zdyskredytować. Więc gdy wszyscy uważali, że Ziemia ma kilka tysięcy lat, James Hutton stwierdził, że Ziemia liczy sobie miliony lat. Był jedną z pierwszych osób w świecie zachodnim, które miały takie poglądy. Stworzył uniformitarianizm, teorię mówiącą, że teraźniejszość jest kluczem do przeszłości. Innymi słowy, tak jak rzeczy dzieją się teraz, tak działy się zawsze. Dokładnie jak prorokował święty Piotr, że powstaną tacy ludzie. Myślę, że Biblia jest jedynym doskonałym kluczem do przeszłości, ale to już inna historia. Faktem jest, że książka Jamesa Huttona miała bardzo duży wpływ na młodego prawnika ze Szkocji. Ten prawnik to Karol
Lyell nienawidził Biblii. Ktoś kiedyś skalkulował, że gdyby wszystkich prawników na świecie położyć na równiku, nam wszystkim byłoby lepiej. W roku 1830 Karol Lyell napisał Zasady geologii. W tej książce widać jego nienawiść do Biblii. Bije z każdej strony. Cały czas odnosił się do niej jak do starożytnych doktryn. No wiesz, jak wierzysz Biblii, jesteś przestarzały. Twierdził, że ludzie, którzy wierzą w Biblię, mają uprzedzenia na tle religijnym. Powiedział, ludzie utalentowani, którzy myślą samodzielnie i nie są zaślepieni przez autorytet, wystarczy się temu przyjrzeć. Sam widzisz, że bardzo mu się nie podobała Biblia. Mówił, że jego celem jest uwolnić naukę od Mojżesza. Co miał na myśli? Ludzie, którzy czytają pierwsze rozdziały Biblii, wiedzą, że Bóg stworzył świat w 6 dni, a po to uformował większość geologii świata. Jeśli ludzie wierzą w tę księgę, będą myśleć, że węgiel, olej, gaz naturalny uformował potop w czasie, gdy wszystko zostało zalane. Będą też uważać, że kanion uformował się, gdy opadały wody potopu. Lyellowi to się nie podobało. Chciał, żeby ludzie wierzyli, że Ziemia liczy sobie miliony lat. W swojej książce, bazując na pracy kilku innych osób, opracował ideę, że każda warstwa Ziemi ma inny wiek. Opracował to, co nazywamy kolumną geologiczną. Kto z Was słyszał o kolumnie geologicznej? Nazwał każdą warstwę Ziemi, przypisał jej wiek i skamieniałości przewodnie. Może widziałeś Park Jurajski, nazwany tak od warstwy jurajskiej. Każda warstwa otrzymała nazwę i wszystkim ogłoszono, ile ma lat. Było to w roku 1830, długo przed datowaniem węglem, potasem, argonem, strontem, ołowiem, uranem. Wszystko to zrobiono w oparciu o założenie, że każda warstwa ma inny wiek. Wszystko to wymyślono z powietrza. Faktem jest, że Ziemia ma wiele warstw skalnych. Co do tego nie ma wątpliwości. Jak powstały? Są dwa wyjaśnienia. Ewolucjonista powie, warstwy formowały się powoli przez miliony lat. Każdy ma inny wiek. Wierzący Biblii chrześcijanin powie, że te warstwy pochodzą z potopu z czasów Noego. Jak weźmiesz słoik ziemi, wstrząśniesz i postawisz, warstwy ułożą się w kilka minut. Ewolucjoniści zawsze próbują wymazać linię i sprawić, żebyś myślał, że ich interpretacja to część kolumny faktów. Kolumna geologiczna to Biblia dla ewolucjonisty. Znaleźć ją można tylko w jednym miejscu na tej planecie, w podręcznikach. Nie ma żadnej kolumny geologicznej. Autor tej książki przyznał, gdyby była kolumna osadów, niestety nie istnieje. Debatowałem raz z pewnym profesorem. Powiedział, myli się pan, panie Howind. Na naszej planecie jest 26 miejsc, gdzie występuje kolumna geologiczna. Odpowiedziałem, przykro mi, ale to pan się myli. Jest 26 miejsc na planecie Ziemi, gdzie odkryto skamieniałości w porządku, w jakim chciałby je pan mieć. Ale to niczego nie dowodzi. Nie ma żadnej kolumny geologicznej. Gdyby była w jednym miejscu, miałaby 160 km grubości. Pytanie brzmiałoby, skąd pochodzi cała ta Ziemia? Jednym z największych kłamstw, z jakimi stykają się dzieci w podręcznikach, jest kolumna geologiczna. To żart. Ta kolumna nie istnieje. Ale wywołała ona problem dla świata w roku 1830, gdy zaczęto jej nauczać. Za chwilę do tego wrócimy. Nie ma wątpliwości co do tego, że Ziemia jest ułożona warstwowo. Ale jeśli te warstwy mają różny wiek, dlaczego nie ma śladów erozji między nimi? Wszystkie po prostu mocno przylegają do siebie jak naleśniki. Nie sądzicie, że zanim jedna warstwa pokryła drugą, od czasu do czasu w ciągu miliona lat padał deszcz? Weź słoik ziemi, wlej trochę wody i wstrząśnij. W kilka sekund osadzą się warstwy. To się nazywa sortowanie hydrologiczne. Wiele lat temu przemawiałem w Union Center w południowej Dakocie. Union Center jest tu. Nie ma go nawet na mapie. W Dakocie umieszczają na mapie wszystko, by tylko zapełnić miejsce.
W całym mieście było 40 ludzi, 38 przyszło do kościoła. Nie wiem, gdzie byli ci dwaj, prawdopodobnie wyciągali cielaki. Spotkanie było bardzo udane. Kaznodzieja powiedział po nim: jedźmy do Rapid City, jest tam muzeum z dinozaurami. Odparłem: lubię dinozaury, jedźmy. Pojechaliśmy wszyscy. Gdy dotarliśmy na miejsce, przewodnik zapytał, czy chcemy, żeby nas oprowadził po muzeum. Odpowiedzieliśmy: jak najbardziej. Na początku zatrzymaliśmy się przy skali czasu geologicznego. Mają to tam za szybą, podświetlone. To święta rzecz, nie dotykać. Przewodnik powiedział: warstwa skał, na którą tu patrzycie, ma około 70 milionów lat. Oni zawsze przybierają taki świętoszkowaty ton głosu. 70 milionów. Och! Moja córka podniosła rękę i spytała: proszę pana, a skąd pan wie, że ta warstwa ma 70 milionów lat? Powiedział: to bardzo dobre pytanie, dziecko. Rozpoznajemy, ile lat mają te warstwy po rodzaju skamieniałości, jakie w nich znajdujemy. Odpowiedziała: rozumiem. Przeszliśmy na drugą stronę. Przewodnik powiedział: kości, na które patrzycie, mają około 100 milionów lat. Moja córka znów podniosła rękę i zapytała: proszę pana, skąd pan wie, ile mają lat? Powiedział: dziecko, wiek skamieniałości rozpoznajemy po tym, z jakiej warstwy pochodzi. Moja córka stwierdziła: gdy staliśmy tam, to powiedział pan, że wiek warstw rozpoznaje się po kościach. A teraz mówi pan, że wiek kości rozpoznaje się po warstwach. Spytała: czy to nie błędne koło? Pomyślałem: wykapany tatuś. Ten człowiek miał bardzo dziwny wyraz twarzy. Prawie jakby myślał. Spojrzał na moją córkę, potem na mnie. Nie próbowałem mu pomóc. Pomyślałem: muszę tego posłuchać. Spojrzał znów na moją córkę i powiedział: masz rację, nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem. Przejechał tego wieczora 80 kilometrów, żeby posłuchać, jak przemawiam w Union Center w południowej Dakocie. Tłum urósł do 39 osób. Ustawiliśmy krzesło w przejściu. Po spotkaniu rozmawialiśmy przez godzinę. Spytał: czy wszystko, w co wierzę na temat geologii, jest błędne? Nauczam o tym w koledżu. Powiedziałem: ależ nie, ja lubię geologię. Żartuje pan? Uczył się pan nazw wszystkich minerałów? To dobry trik. Jest 1200 minerałów, które mają takie długie nazwy. Powiedziałem: lubię geologię. Lubię skały i minerały. Mam wielką kolekcję skamieniałości i dużą kolekcję minerałów. Jednak twierdzenie, że osady mają różny wiek, to bzdura. Ale on nie przestał tego uczyć, bo straciłby pracę. Ludzie, którzy nie popierają teorii ewolucji, tracą pracę w szkołach publicznych. Więcej o tym na nagraniu 7. To starannie chroniona państwowa religia. Jest w całości oparta na zasadzie błędnego koła. Wykażę wam to. Ten podręcznik mówi: datowanie skał według skamieniałości. Na następnej stronie mówi o datowaniu skamieniałości według skał. Błędne koło. To głupie, nieprawdaż? Ten człowiek mówi: inteligentny świecki od dawna podejrzewa błędne koło w rozumowaniu. Używanie skał do datowania skamieniałości i skamieniałości do datowania skał. Geolog nigdy nie zawracał sobie głowy odpowiedzią na to. Ten z kolei człowiek powiedział: nie mogę sobie przypomnieć przypadku użycia rozpadu promieniotwórczego do datowania skamieniałości. Jeśli ci ktoś mówi, że datuje się skamieniałości węglem lub potasem lub argonem lub czymś jeszcze innym, to się myli. Nie tak się to robi. Skamieniałości są datowane według warstwy, z której pochodzą, a warstwy są datowane według skamieniałości, jakie zawierają. Rozumowanie błędnego koła. Datowanie radiometryczne nie byłoby nawet wykonalne. Trzeba by najpierw zbudować kolumnę geologiczną. Ten człowiek mówi: skały datują skamieniałości, ale skamieniałości datują skały dokładniej.
Zabrakło im piątej klepki. Zarzut błędnego koła w rozumowaniu w stratografii można potraktować na kilka sposobów. Można go ignorować. Nie jest to prawdziwe zmartwienie ludzi. Innymi słowy, nie twoja sprawa, jak to robimy. Można temu zaprzeczyć, przywołując prawo ewolucji, albo przyznać, że to powszechna praktyka, lub unikać odpowiedzi. Ale fakt jest taki, że wszystko to opiera się na rozumowaniu błędnego koła. Mówię do ewolucjonistów. Wasza kolumna geologiczna zawiera wapień w różnych warstwach. Jak dam wam kawałek wapienia i spytam, ile on ma lat, to skąd będziecie wiedzieć, czy to wapień z Jury, czy ma 100 milionów lat, czy może z Kambru i ma 600 milionów lat? I jedno, i drugie to wapień. Skąd poznać, ile liczy sobie lat? Odpowiadają, o, to proste, po skamieniałościach przewodnich. No właśnie. Ten podręcznik pokazuje dzieciom trylobita i mówi, trylobit to dobra skamieniałość przewodnia. Jeśli znajdziesz trylobita, to wiedz, że prawdopodobnie żył 500-600 milionów lat temu. Nie sądzę. Ktoś znalazł odcisk ludzkiego buta. Człowiek postawił stopę i zdeptał trylobita. Pytano geologów, jak człowiek mógł postawić stopę na trylobita, skoro trylobity żyły 500 milionów lat temu? Pewien człowiek odpowiedział, może kosmici odwiedzili planetę 500 milionów lat temu. Ci kosmici ciągle to robią. Inny powiedział, może był jakiś duży trylobit w kształcie buta i upadł na mniejszego. Istnieją duże trylobity, ale nie mają kształtu buta. List świętego Piotra mówi o tym jasno. Szydercy świadomie pozostają w niewiedzy. Trzeba chcieć być tak głupim. Sam byś na to nie wpadł. Trylobit miał najbardziej skomplikowaną gałkę oczną. Czy to ma być jedna z pierwszych istot, jakie ewoluowały w wybuchu w Kambrze? Trylobity nie żyły miliony lat temu. Możliwe, że jakieś jeszcze żyją. Na pewno niektóre równonogi są do nich bardzo podobne, poza jedną muszlą zamiast trzech części. Inaczej mógłby być potomkiem lub mutantem, co tak przy okazji jest stratą informacji, nie zyskiem. Ten podręcznik pokazuje skamieniałości graptolitów. To skamielina ze stanu Nowy Jork. Czytamy, graptolity żyły 410 milionów lat temu. Jedyny problem to to, że znaleziono żyjące współcześnie graptolity. Jeśli więc wciąż żyją, czy nie można by ich znaleźć w dowolnej warstwie skalnej? Ten podręcznik pokazuje dzieciom okres Dewonu. Mówi, pochodzi sprzed 325 milionów lat. To mięśniopłetwa ryba. Ma krótką nogę i płetwę. Głupoty. Takie ryby mięśniopłetwe występują i dziś. To są latimerie. Gdy po raz pierwszy odkryto je żywe w 1938 roku, powiedziano, te ryby przeżyły 325 milionów lat. Nawet nie przyszło im do głowy, żeby zakwestionować kolumnę geologiczną. Ta pani napisała o tym książkę. Ryba schwytana przez czas. Tak, chłopcy i dziewczynki, to nasz prawujek po 40 milionach lat. Nie jestem pewien, czy potrafię komuś takiemu pomóc. Ten podręcznik mówi, że Kreda i Jura to okresy dinozaurów, które żyły 70 milionów lat temu. Bzdura. Dinozaury zawsze żyły z ludźmi. Mówimy o tym na nagraniu trzecim. Około 10 lat temu znaleziono krew wewnątrz kości T-Rexa. Próbowano wszystkiego, by to podważyć, ale nie udało się. To są komórki krwi dinozaura. Nie przetrwałyby 70 milionów lat. Ludzkie ręce skamieniały w tej samej warstwie, co dinozaury. Podręcznik mówi, warstwy mają różny wiek. Przepraszam, ale to bzdura. Karol Darwin nie lubił okrągłych liczb. Powiedział, formacje Wilden mają 306 milionów 662 400 lat. Skąd on to wziął? Można tylko zgadywać. Ale mówi się dzieciom, że warstwy mają różny wiek. Jednak na całym świecie znajduje się skamieniałe drzewa, które, jak to stojące, łączą różne warstwy skał.
Jeśli skamieniałe drzewo stoi w różnych warstwach skalnych, to nie można mówić, że warstwy te mają różny wiek. Na pewno nie. No bo jak długo martwe drzewo utrzyma się w pionie? 5 lat, 10, 20 czy 5 tysięcy? Wątpię. A jednak mamy skamieniałe, stojące drzewa. Nazywa się je skamieniałościami wielowarstwowymi, bo przechodzą przez wiele warstw. Są bardzo powszechne. Znaleziono ich setki. Tylko jedno wystarczyłoby jako dowód. A znaleziono setki. W centralnej Alabamie znajduje się kopalnia węgla, w której znaleziono różnego rodzaju skamieniałe stojące drzewa. Od lat uczy się dzieci, że te dwie warstwy węgla, zwane formacjami Merrilee i Blue Creek, różnią się wiekiem o miliony lat. Skamieniałości są znakowane jako próbka A, B, C, D, E, F, G, H. Możesz je porównać i dowieść, że Merrilee i Blue Creek musiały się uformować w odstępie kilku tygodni lub miesięcy. Dokładnie tak dzieje się w czasie powodzi. Więcej o tym na nagraniu szóstym. Tu mamy coś z Tennessee. Skamieniałe drzewa przechodzące przez wszystkie warstwy. Joggins w Nowej Szkocji słynie ze skamieniałych drzew w pozycji pionowej. Większość tych zdjęć znajdziesz na naszej stronie. Kawałek skamieniałego drzewa mamy w naszym muzeum. Przechodzi przez 12 różnych warstw łupek. A w szkole wam powiedzą, że każda warstwa łupek reprezentuje inny okres. To 12 lat. Przepraszam, ale to nieprawda. One reprezentują ruch wody i oddzielenie cząstek. Szczegóły na nagraniu szóstym. Nie daj sobie wmówić, że warstwy mają różny wiek. Czasem znajduje się drzewa do góry nogami, przechodzące przez liczne warstwy skał. To naprawdę stanowi problem. Myślałem o tym, aż do bólu mózgu. Na ile mogę zrozumieć, ewolucjonista ma tylko dwie możliwości rozwiązania tego. Może powiedzieć, że drzewa stały pionowo przez miliony lat, a warstwy powoli formowały się wokół nich. Trudno w to uwierzyć. Może też powiedzieć, że drzewa rosły przez setki metrów twardej skały, szukając światła słonecznego. Jest też trzecie rozwiązanie. Może te drzewa zostały zakryte w wielkim potopie. Z jaką prędkością biegł ten cielak? Gdy wybuchł wulkan St. Helens, wrzucił tysiące drzew do jeziora Spirit. Ponad 20 tysięcy drzew poszło na dno i utknęło w błocie na dnie jeziora. Wiele tysięcy stoi w pozycji pionowej. Te drzewa skamienieją. Już zaczynają kamienieć. Nie trzeba na to dużo czasu. Tutaj jest kawałek skamieniałego drewna opałowego. W naszym muzeum mam kawałek skamieniałego drewna z zakładu palet, w którym tnie się drewno. Jakieś dziecko wysłało mi pudełko skamieniałych żołędzi. Napisało: robiłem eksperyment. Włożyłem te żołędzie do wiadra z wodą i zapomniałem o nich. Rok później pomyślałem, że może puszczą pędy, ale skamieniały. Chciałbyś je do swojego muzeum? Są twarde jak kamień. Oto skamieniały pies wewnątrz drzewa w Georgii. Ścinano drzewo do ogniska. Ktoś powiedział: czekajcie, nie ścinajcie tego, tam w środku jest pies zmieniony w kamień. Oto skamieniały but kowbojski, ciągle jeszcze z nogą w środku. But był zrobiony w latach 50. Oto skamieniała ryba, rodząca. A tu skamieniały kapelusz z Nowej Zelandii. To skamieniały korniszon. Nie żartuję. Ktoś mi to wysłał, mówiąc: znaleźliśmy stary dom w Montanie. Stał pusty przez co najmniej 30 lat. Zeszliśmy do piwnicy, a tam mnóstwo słoików z przetworami. Ale przykrywka jednego słoika zardzewiała, a korniszon w środku zmienił się w kamień. Chciałbyś to do swojego muzeum? Powiedziałem: tak, skamieniały korniszon. Słoik wyprodukowano między 1930 a 1960 rokiem. Wtedy robili takie słoiki. Nie wiem, kiedy korniszon trafił do środka. Nie daj sobie wmówić, że to trwa miliony lat. Oto skamieniały worek mąki znaleziony w Eureka Springs, Arkansas. Z młyna, który został zalany chyba w 1910 roku. Dzieci, jak wam mówią, że warstwy mają różny wiek, to okłamują was. Nie wierzcie w to.
Na 80 do 85% powierzchni Ziemi nie znajdziesz nawet trzech okresów geologicznych we właściwej kolejności. Ten człowiek mówi, sofistyka i czysta fantazja stają się powszechną praktyką, by ewolucyjno-uniformitariański paradygmat podtrzymał teorię okresów geologicznych. Kolumna geologiczna to bujda. To jedno z największych kłamstw, jakie pojawiły się w historii ludzkości. Gdy zaczęli tego nauczać w latach 30. XIX wieku, ludzie stopniowo oddalali się od nauczania Biblii do poglądu prawnika ze Szkocji, Lyalla, że każda warstwa ma inny wiek. To nauczanie miało naprawdę silny wpływ na młodego kaznodzieję z Anglii. Dopiero co ukończył szkołę biblijną, nazywał się Karol Darwin. Jedyny stopień naukowy, jaki Darwin zdobył, był z teologii. Nazywa się go wielkim naukowcem, ale wszystko, co zdobył, to stopień naukowy z teologii. To nic złego, ale on nie był naukowcem. Karol Darwin wypłynął w rejs dookoła świata, aby zbierać owady. Zdecydował się wziąć kilka książek, bo miał wyjechać na 5 lat. Zabrał Biblię i książkę Charlesa Lyalla Zasady geologii. Ta książka zmieniła jego życie na zawsze. Darwin napisał później do przyjaciela. Niewiara wdzierała się we mnie powoli, nie czułem zagrożenia. Powoli tracił wiarę w Biblię. Tak przy okazji, kiedy zmarł, jego żona powiedziała, że na łożu śmierci pokutował. Ta pogłoska krąży do dziś. Nikt nie wie na pewno. Darwin, żeglując wokół świata, zatrzymał się na wyspach Galapagos. Tam zauważył, że jest 14 różnych odmian ziarnojadu. Mały ptak takiej wielkości. Różniły się kształtami dziobów. Karol nie bardzo lubił ptaki, to znaczy hodował gołębie, ale lubił też robaki, był dziwny. Wystrzelał więc wszystkie ptaki, myśląc, że pomoże robakom, dając im lepsze warunki przetrwania, bo ptaki jadły robaki. Zebrał wszystkie te ptaki i zaobserwował, że było 14 odmian ziarnojadów. Badał je uważnie i powiedział, myślę, że wszystkie te ptaki mają wspólnego przodka. Na pewno, Karol. I to był ptak. A potem Karol powiedział, może to dowodzi, że ptaki są spokrewnione z bananami. Powiesz, o nie, tego nie powiedział. Ale tak, mam tu jego książkę. Darwin napisał, to prawdziwie cudowny fakt, że wszystkie zwierzęta i rośliny przez cały czas i w całej przestrzeni są ze sobą spokrewnione. Czy nie znaczy to, że uważał, że ptaki i banany są spokrewnione? Zdecydowanie tak. To kłamstwo. Nie ma dowodu, by jakieś zwierzę było spokrewnione z innym rodzajem zwierzęcia, chyba że powiązane wspólnym projektantem. Karol zauważył coś, co czasem nazywa się mikroewolucją. Nie lubię tego słowa, bo wprowadza zamieszanie dzieciom. Będę go używał, ale wy rozumiecie, co mam na myśli. Mikroewolucja to właściwie tylko odmiana. Psy wydają odmiany psów. Róże wydają odmiany róż. Nikt temu nie przeczy. To fakt. Pytanie brzmi, czy to przechodzi w coś, co nazywa się makroewolucją, gdzie jeden rodzaj zmienia się w drugi? Walt Brown w swojej książce Na początku, nawiasem mówiąc, doskonałej książce, mówi, mikroewolucja jest pozioma, makro byłaby pionowa. To zmiana w inny rodzaj. Inny sposób, by to zilustrować. Psy prawdopodobnie miały wspólnego przodka. Nie kwestionuję faktu, że pies, wilk i kojot miały wspólnego przodka. Ale każde dziecko wie, że to ten sam rodzaj zwierzęcia. Raz spróbowaliśmy na tym seminarium. Mieliśmy psa, wilka, kojota i banana. Zapytaliśmy 5-latka, co nie pasuje do pozostałych. Wskazał od razu.
Banam. Biblia mówi, rodzą według swojego rodzaju. Mam tu artykuł z National Geographic. Od wilka do wilka. O tym, jak pies ewoluował z wilka. Nie neguję tego, prawdopodobnie tak było, ale to nadal ten sam rodzaj zwierzęcia. A tu ewolucja myszki Miki. Biblia mówi, wydają według swojego rodzaju, nie według swojego gatunku. Ten człowiek mówi, wyniki tego i innych podobnych badań są niepokojące, bo ewolucja jest przyjęta w nauce od prawie 150 lat. Odkryto, że 46% dorosłych w Stanach Zjednoczonych nie wierzy, że ludzie ewoluowali. Lepiej zdefiniować, co znaczy ewoluować. Większość ludzi nie wierzy, że pochodzi od skały sprzed ponad 4 miliardów lat. Jeśli chcesz w to wierzyć, w porządku. Nie obchodzi mnie, w co wierzysz. Tylko nie nazywaj tego nauką. Ewolucja ma 6 różnych znaczeń. Po pierwsze, ewolucja kosmiczna. Pochodzenie czasu, kosmosu, materii. Po drugie, chemiczna ewolucja. Wodór z wielkiego wybuchu musiałby ewoluować w 92 pierwiastki. Jest też tak zwana gwiezdna ewolucja, gdzie gwiazdy musiałyby ewoluować. Nikt nigdy nie widział formującej się gwiazdy. Widzimy stale, jak wybuchają, a jednak wciąż jest ich wystarczająco, by każdy na planecie Ziemi mógł mieć 2 tryliony dla siebie. To te, o których wiemy. Nie wiemy o tych, o których nie wiemy. Musiałaby też być tak zwana organiczna ewolucja, to znaczy pochodzenie życia. Nikt nie ma pojęcia, jak życie zostało zapoczątkowane z nieżyjącego materiału. Więcej o tym na następnej sesji. Następna byłaby tak zwana makroewolucja. Zmiana jednego rodzaju zwierzęcia w inny. Nikt nigdy nie widział, by pies wydał nie psa. I w końcu są też odmiany w ramach rodzaju, niektórzy nazywają to mikroewolucją. Ta dzieje się naprawdę. Pierwszych 5 to czyste religie. Definicja słowa ewolucja jest zagmatwana, uważam, że celowo. Myślę, że trzeba wiary, żeby od mikro przejść do makro. Z pewnością trzeba wielkiego skoku, żeby przejść do dalszych 4 jej rodzajów. Makroewolucja to fantazja. Wierzą, że to musiało się wydarzyć, ale nie ma na to dowodu. Jednak nauczyciele dają uczniom jedną definicję słowa, by wierzyli w tę teorię. A potem powoli zaszczepiają resztę. Mówią, że ewolucja to pochodzenie plus modyfikacja. To kłamstwo. Tak naprawdę nie tak rozumieją ewolucję. Ten podręcznik mówi, że ewolucja to zmiana w czasie. Pierwsza definicja. Patrz, jak zmieniają się definicje. Innymi słowy, to, co żyje, zmieniało się z czasem. Chwileczkę. Co stało się z pierwszymi 4 etapami? Przeskoczysz w dół do tego, co żyje i po prostu przyjmiesz, że pozostałe etapy miały miejsce? Potem mówią, że ewolucja to zmiana gatunków w czasie. Teraz przeskakują w dół do mojej teorii, do tego, w co ja wierzę. Wierzę, że gatunki mogą zmieniać się z czasem, ale uważam, że zmiany są ograniczone w obrębie swojego rodzaju. Ale ktoś może to nazywać różnymi gatunkami. To ciągle ten sam rodzaj zwierzęcia. Nie to tak naprawdę mają na myśli, mówiąc ewolucja. Tak naprawdę myślą, że cała teoria przychodzi w pakiecie. Odmiany z pewnością istnieją, ale mają swoje granice. Czy rolnicy nie próbowali przez długi czas wyhodować większych świń? Myślisz, że kiedyś wyhodują świnię dużą jak Teksas? Nie. Założę się, że gdzieś jest pewna granica, prawda? Prawdopodobnie już się do niej zbliżają. Karaluchy w końcu będą odporne na pestycydy. To fakt. Ale czy myślisz, że kiedyś będą odporne na młot kowalski? Nie, idę o zakład, że jest granica. Zawsze będzie wydawany ten sam rodzaj rośliny lub zwierzęcia. Żadna nowa informacja nie jest dodawana. Prawdziwa ewolucja oznaczałaby wzrost w złożoności genetycznej, a nie tylko mieszanie genów, które już istnieją. Gdy masz odmiany psów, pula genów jest bardziej ograniczona dla odmiany. Chihuahua posiada ograniczoną pulę genów. Ktoś poświęcił lata na krzyżowanie psów, by wyhodować Chihuahuę.
Masa pieniędzy i czasu, by powstał pies w 100% bezużyteczny. Jak długo Chihuahua przetrwałby w prawdziwym świecie? Puść go wolno do lasu i zobacz, co się stanie. Pójdzie do wilka. Hał, 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 schrupany. Koniec puli genów. Informacja genetyczna w nowej odmianie jest gubiona, a nie dodawana. Prawdziwa ewolucja to byłby wzrost w złożoności genetycznej, nie tylko przesuwanie częstotliwości genów. Dorastałem w Illinois, kraju kukurydzy. Jest tam tak wiele rodzajów kukurydzy, że muszą je numerować. Jedziesz autostradą i widzisz znak BX65, nie pomyl, z XL29, bo coś wybuchnie. Ale można krzyżować kukurydzę w nieskończoność, a i tak zawsze wyjdzie tylko kukurydza. Nigdy nie wyjdzie ci chomik albo pomidor, albo wieloryb, to się nie stanie. Na świecie są różne odmiany psów, cała masa. I idę o zakład, że miały wspólnego przodka. Psa! Ten irlandzki podręcznik nazywa to ewolucją różnicującą. Mówienie, że terier i pudel miały wspólnego przodka. No proszę, nie twórz skomplikowanej nazwy, to ciągle pies. Nie nazywaj tego ewolucją różnicującą, bo to odmiana psa. Ten meksykański podręcznik mówi, koń i zebra miały wspólnego przodka, zgadzam się. Wyglądał jak koń. Napęd na cztery koła, tapicerka z prawdziwej skóry, pełne standardowe wyposażenie, koń. Każde dziecko wie, że to ten sam rodzaj zwierzęcia. Istnieją malutkie konie i dziś. Najmniejsze na świecie były w naszej krainie przygód dinozaura. Mówiąc o bezużyteczności, nie da się na nich jeździć, nie szczekają. Chociaż moja wnuczka jeździła na jednym, uznała, że jeździ się świetnie, tak myślę. Konie, zebry i osły można krzyżować. Napisali do mnie pewni ludzie z Kalifornii. Krzyżowaliśmy różne zwierzęta i wychodziły naprawdę dziwne krzyżówki. Mamy zonie, zosły, zepony i szebry. Oto zebroidy. Biblia mówi, jeśli rodzą, to według swojego rodzaju. Koń i zebra mogą wydawać potomstwo. Koń i chomik nie, bo są różnego rodzaju. W większości przypadków rodzaje można łatwo rozpoznać. Może być kilka wątpliwości i myślę, że warto je zbadać. Ale fakt, że nie mamy odpowiedzi na każde pytanie, nie dowodzi, że wszystko jest spokrewnione, jak mówią ewolucjoniści. W ostatnich 100 latach Kentucky Derby przeszło drogę od przeciętnego wyniku 1,27 do 1,23. Już wcześniej zdarzał się dobry wynik. Jak myślisz, ile pieniędzy wydano na Kentucky Derby, żeby uzyskać szybsze konie wyścigowe? Miliony dolarów, tak? Nie wiem, czy osiągnęli ostateczną granicę szybkości konia. Podejrzewam, że bardzo się już do niej zbliżają. Bo jeśli naprawdę chcesz wygrać Kentucky Derby, czemu nie miałbyś wyhodować koniowi skrzydeł i oblecieć tor w 12 sekund? Zmierzam do tego, że odmiany zdarzają się, ale ich zakres jest ograniczony. Ewolucjonista nie chce przyznać, że są jakieś granice. Na świecie jest wiele odmian krów i mogły mieć wspólnego przodka. Krowy. Oto książka, z której można zamówić kurczaki. Jakie kurczaki chcecie, dzieci? Do wyboru. Czerwony rok, królowa osadów, biały rok. Można uzyskać wiele różnych rodzajów kurczaka. Ta książka mówi, kur to pierwotny ptak, od którego pochodzą wszystkie rasy i odmiany oraz udomowione kurczaki. Czy wiedziałeś, że wszystkie kurczaki miały wspólnego przodka? Zgadnij, co nim było. Kurczak! Bardzo dobrze. Na świecie jest 8 odmian niedźwiedzia i mogły mieć wspólnego przodka. Zgadzam się, ale był nim niedźwiedź. Wiesz, że brokuły, brukselka, kalafior, wszystkie kapustne mają wspólnego przodka. To była roślina.
Biblia mówi, rodzą według swojego rodzaju. A oto, co się stało. James Hutton napisał książkę i ludzie zaczęli wątpić, czy Ziemia ma 6000 lat. Potem pojawił się Carol Lyell, też napisał książkę i ludzie zaczęli wątpić, czy to potop uformował warstwy. A potem pojawił się Darwin i ludzie zaczęli wątpić w Stwórcę. I tak w połowie XIX wieku świat nie wierzył, że to Bóg go stworzył, ale nie wiedział, skąd się wziął. Człowiek rozejrzał się wokół siebie i powiedział, jeśli to nie Bóg stworzył świat, to kto tu rządzi? Na pewno my. To zrodziło humanizm, komunizm, marksizm, nazizm, socjalizm. Wszystko to się łączy. Mówimy o tym na nagraniu piątym. Fałszywe nauki wciąż są w podręcznikach. Uczy się dzieci, że Ziemia ma miliony lat, że jesteśmy tu w wyniku procesów uniformitariańskich i ewolucji. Paweł powiedział Tymoteuszowi, unikaj błędnej, rzekomej nauki. Ewolucja to nie nauka, to religia. Hitler powiedział, gdy będę kontrolował podręczniki, będę kontrolował kraj. Profesor Wilson z Uniwersytetu Harvarda powiedział, byłem chrześcijaninem. Gdy miałem 15 lat, wstąpiłem do kościoła baptystów, pełen zapału i zainteresowania fundamentalną religią. Mając 17 lat, wyjechałem na Uniwersytet w Alabamie i usłyszałem o teorii ewolucji. Pierwszy rok w koledżu zniszczył jego wiarę. Podejrzewam, że mogło się to także przydarzyć Tomowi Hanksowi. Czytałem o nim artykuł. Gdy miał 16 lat, napisał, jak bardzo kocha Pana i chce mu służyć. Co się stało, Tom? Dużo modlę się o Toma. Chcę, żeby był zbawiony. Wysyłam mu niedługo swoje nagrania. Wielu ludzi idzie na studia i traci wiarę. Scott z Iowa napisał do mnie, zanim poszedłem do koledżu, moja wiara w Boga była solidna. Zajęcia z historii przyczyniły się do jej zniszczenia. Zacząłem wątpić w Biblię i Boże Słowo, zacząłem nawet wątpić, czy Jezus naprawdę był Bożym Synem. Mój przyjaciel dał mi twoje nagrania i byłem przejęty tym, co zobaczyłem. Obejrzałem twoje wykłady i wszystko, co myślałem, że wiem o życiu, zmieniło się. Super, jestem uratowany. Ale są miliony, które jeszcze nie są uratowane. Nawet dziś dzieci odrabiają lekcje i te zadania domowe niszczą ich wiarę. 75% dzieci z chrześcijańskich domów, które chodzą do publicznych szkół, straci wiarę po pierwszym roku studiów. Czego uczy się nasze dzieci? Mówi się im, że istnieją dowody na ewolucję. Oto jakie przedstawia się dowody. Dowody ze skamieniałości. No proszę. Każdy wie, że skamieniałości nie dowodzą ewolucji. Żadne. Wnieś na salę sądową kości jako dowód na ewolucję. Wysoki sądzie, widzi sąd te kości. Oto przodkowie nas wszystkich. Każdy świeżo upieczony student prawa powie, wysoki sądzie, on nie wie, czy te kości miały jakieś dzieci. Czy myślisz, że kość znaleziona w ziemi może zrobić coś, czego nie mogą zrobić dziś zwierzęta? No wiesz, wydać potomstwo innego rodzaju. Skamieniałości po prostu się nie liczą. Żadne skamieniałości nie stanowią dowodu na ewolucję. Mówią, mamy dowód ze struktury, z biologii molekularnej rozwoju. Mówią, proces ewolucji zachodzi przez dobór naturalny. Nie ma naukowych dowodów na ewolucję poza rzeczami, które obalono lata temu. Dziś będziemy o niektórych z nich mówić. Jeśli istnieje prawdziwy dowód, proszę, pokażcie mi. Nie jestem przeciwnikiem naukowych dowodów, ale nie zgadzam się na okłamywanie dzieci. A każdą rzecz, jakiej używa się do nauczania dzieci o tej teorii, obalono jako kłamstwo. Ewolucja oparta jest na dwóch błędnych założeniach. Pierwsza opiera się na twierdzeniu, że mutacje tworzą coś nowego. Nigdy tego nie zaobserwowano. Według drugiego założenia, dobór naturalny pozwala na przetrwanie i zastąpienie populacji. Pomyśl o tym. Jeśli zwierzę ewoluuje trochę lepiej niż reszta, to co musi się stać z resztą? Wszystkie muszą wyginąć. Inaczej dobre geny znów zmieszają się z resztą populacji. Ewolucja to religia śmierci, nie życia. Pytanie jest bardzo proste.
Czy człowiek sprowadził śmierć na świat, jak mówi Biblia? Czy śmierć przyniosła człowieka na świat, jak mówi ewolucja? To krańcowe sprzeczności i jedna z nich jest błędna. Ten podręcznik mówi, mutacje są pierwotnym źródłem odmian i populacji, co widać na przykładzie wielu odmian róż. Zgadzam się. Prawdopodobnie wszystkie róże są mutantami, pochodzą od oryginalnej róży. Zgadzam się, ale to nie ewolucja, tylko odmiana róży. Mutacja to nie ewolucja. Mutacje nie tworzą jakiegoś nowego rodzaju. Każdy, kto studiuje biologię, to wie. Pierre Grasse wierzy w ewolucję, ale mówi, to nie działa. Oto byk z pięcioma nogami, to jest mutacja. Zauważ, on nie dostał żadnych nowych genów. Nowa noga to nie nowa informacja genetyczna, to zmieszanie istniejących genów. Byk już ma nogi, prawda? A więc po prostu noga pojawia się w niewłaściwym miejscu i tyle. Tu widać krótkonogą owcę, to mutant. Żadna nowa informacja nie została dodana. Nastąpiła strata informacji, to pierwsza owca, jaką złapie wilk. Nadchodzi wilk. Oto dwugłowy żółw, to mutant. To nie ninja, ale mutant. Zmarznie już pierwszej zimy, bo nikt nie robi podwójnych golfów. Ja nigdy nie widziałem. Mutacja polega na pomieszaniu istniejących informacji, a nie na dodawaniu nowych. Jak zmiksujesz litery ze słów Boże Narodzenie, uzyskasz wiele różnych słów, ale nigdy nie wyjdzie ci słowo ksero, krowa czy królowa. Nie znajdziesz odpowiednich liter. Pomieszanie istniejącego kodu genetycznego nie da nowej informacji. Ten podręcznik pokazuje dzieciom muchę z czterema skrzydłami. Normalne muchy owocówki mają dwa skrzydła, ten mutant ma cztery. To rzadka mutacja i jak większość mutacji jest szkodliwa. Słuchaj uważnie, co napisali. Korzystne mutacje to surowiec dla doboru naturalnego. Wybaczcie, nauczyciele. Dlaczego nie podają przykładu korzystnej mutacji? Dlaczego pokazali nam przykład złej i mówią o dobrych? Widzisz, korzystna mutacja to czysty wymysł. Ona w rzeczywistości nie istnieje. Musisz sobie wyobrazić, że zachodzi. Och, musiała ich być cała masa, ale nikt nigdy żadnej nie pokazał. Jeden profesor powiedział, znam korzystną mutację, spytałem jaką. Powiedział, ludzie z anemią sierpowatą w Afryce są mniej podatni na malarię. Powiedziałem, to genialne. To jakby powiedzieć, jeśli odetniesz sobie nogi, nie dostaniesz nigdy grzybicy międzypalcowej. A tak przy okazji, ten przykład zawsze się wyciąga, bo to wszystko, co mają. Jeśli spytasz kogoś o korzystną mutację, to gwarantuję, że ten przykład zostanie przywołany, a to nie jest korzystne. Ani anemia sierpowata, ani malaria nie są korzystne. Twierdzą, że dobór naturalny powoduje ewolucję. Och, nieprawda. Dobór naturalny dobiera. Jak powiem, że wybiorę na tej sali wszystkich, którzy mają ponad 3,5 metra i oni przeżyją, reszta umrze. Chyba nie mam z kogo wybierać, prawda? Tak. Dobór naturalny nie tworzy. Jeśli chcę stworzyć rasę ludzi o wzroście ponad 3,5 metra i zabijam każdego, kto jest niższy, to ile czasu trzeba, żeby stworzyć taką rasę ludzi? To się nigdy nie stanie. Halo! Przeciętny wzrost człowieka waha się od 1,5 metra do prawie 2 metrów. Prawdopodobnie można by stworzyć populację ludzi o wzroście przekraczającym 2 metry. Można to zrobić zabijając tych niższych, z pewnością. Ale wtedy dobierasz część kodu genetycznego, który już istnieje. Nie tworzysz nowego. Dobór naturalny to konserwatywny proces. Kreacjoniści pierwsi o nim pomyśleli. On dobiera, nie tworzy. Ten człowiek mówi, dobór naturalny może mieć stabilizujący efekt, ale nie powoduje powstawania nowych gatunków. To nie jest twórcza siła.
Nie pozwól wmawiać sobie, że jest. Dobór naturalny jest doborem, nie stwarzaniem. Dlaczego oni tego nie widzą, nie wiem. Ten podręcznik mówi, ptaki z większymi i mocniejszymi dziobami lepiej umiały otwierać twarde strąki, dlatego przeżyły. Ewolucja przez dobór naturalny wystąpiła w ciągu jednego roku. To czysta propaganda. Przecież to ciągle ptak. Długość dzioba po tym, jak minęła susza, powróciła do tej samej średniej krajowej. Część populacji miała już geny twardszych dziobów. Dobór naturalny nie prowadzi do ewolucji, to kłamstwo. Dobór naturalny dobiera, wykaże to. Pracując w fabryce jako kontroler jakości, sprawdzasz każde auto, sprawdzasz wszystko, co należy, tak aby funkcjonowało. Zatrzaskujesz drzwi, kopiesz w opony, cokolwiek się robi, żeby sprawdzić, czy działa. Jeśli wyłapiesz jakiś błąd, to czy z tego powodu proces produkcyjny zostanie przestawiony na samoloty? Powiesz, że kontrola jakości nie zmienia procesu produkcji. Aha, rozumiem. Dobór naturalny jest jak kontrola jakości. Nic nie tworzy. Upewnia się, że gatunki są dobre, ale nie zmienia ich w coś innego. W szkole mówi się dzieciom, że ćma krępaka na brzoska to dowód ewolucji. Tak, chłopcy i dziewczynki policzyli ćmy na drzewach. To musiał być projekt rządowy. Stwierdzili, że wokół fabryk było ich 95% o jasnych kolorach i 5% o ciemnych. I mówią dzieciom, drzewa zrobiły się czarne od opalanych węglem fabryk i wtedy zaobserwowaliśmy 5% jasnych i 95% ciemnych ciem wokół fabryk. Problem w tym, że cała historia to kłamstwo. Po 40 latach obserwacji odkryto dwie ćmy na drzewach, tylko dwie. A więc przyklejono do drzew martwe ćmy, żeby zrobić zdjęcie do podręczników. Martwe ćmy przyklejone do pni drzew. To kłamstwo. Historia jest lipna. Ciągle tego uczą, bo to wszystko, co mają. Myślę, że tę stronę należy wyrwać z książki. Mówią dzieciom, że w zoo w Tulsa znajduje się dowód na ewolucję. Lata temu udowodniono, że jest fałszywy. Jest o tym wspaniała książka, Ikony ewolucji, która pokazuje fakty na temat ćmy krępaka na brzoska. Mówi się o przetrwaniu najlepszego, ale przetrwanie najlepszego nie wyjaśnia jego pochodzenia. Myślę, że przetrwanie najlepszego to tautologia, zdanie, które nic nie znaczy. Spytasz, profesorze, dlaczego to przetrwało? On na to, bo to jest najlepsze, przetrwało najlepsze. Skąd wiadomo, że jest najlepsze? A profesor, bo przetrwało, a jakże inaczej? Pomyśl, jeśli wieloryb przepłynie przez ławicę ryb i zje 80% z nich, to nie przetrwają najlepsze ryby z ławicy, tylko te, które mają największe szczęście. Ale niektórzy czynią takie obserwacje i dalej dochodzą do złych wniosków. Nie wiem, czy słyszałeś tę historię, ale pewna grupa naukowców chciała zobaczyć, jak daleko skoczy żaba. Postawili dużą, starą żabę i powiedzieli, skacz, żabo, skacz. Żaba skoczyła na odległość 200 centymetrów. Wzięli ją z powrotem, odcięli jej jedną nogę i powiedzieli, skacz, żabo, skoczyła tylko 175 centymetrów. Odcięli drugą nogę i powiedzieli, skacz, żabo, skoczyła 150 centymetrów. Odcięli trzecią nogę, skoczyła 125 centymetrów. Odcięli więc ostatnią nogę i powiedzieli, skacz, żabo. W oparciu o dane, jakie mieli, myśleli, że może skoczy 100 centymetrów, ale żaba się nie ruszyła. Krzyczeli głośniej, skacz, żabo. Żaba nie drgnęła. Byli zdumieni. Powtórzyli eksperyment. Nowa żaba. Wynik był taki sam za każdym razem. Więc wybitni naukowcy zebrali dane i powiedzieli, żaba skakała gorzej w miarę, jak odcinaliśmy nogi. Słuchajcie, należy im się uznanie. Świetna obserwacja. Potem powiedzieli, ale musimy wyciągnąć wniosek, że żaba bez nóg straciła słuch.
świetna obserwacja, ale wniosek wszystko niszczy. Tak samo zrobili z muchami owocówkami. Wzięli je do laboratorium i podgrzewali w mikrofali i prześwietlali. Robili różne paskudne rzeczy tym owocówkom. Uzyskali różne zmutowane muszki. Uzyskali muszki z zawiniętymi skrzydełkami. Latały, ale nigdzie nie dolatywały. Uzyskali muszki bez skrzydełek. Jak to nazwać? Pełzak? Wyhodowali te zmutowane muszki i powiedzieli: wszystkie zaobserwowane mutacje wydały muszki, które były gorsze niż dziadek muszka. Hej, to dobra obserwacja. Powiedzieli: musimy wywnioskować, że muszki ewoluowały na tyle, na ile mogły. Skacz, żabo. Tak, może dobra obserwacja, ale dobrze byłoby wywnioskować, że Bóg ją stworzył. A jedyne, co wy robicie, to mieszacie je w swoim laboratorium. Ten człowiek mówi: muszki na północy mają skrzydła o 4% większe niż muszki na południu. I to ma dowodzić ewolucji? A potem mówią dzieciom, że myślały krytycznie i pytają: tak, chłopcy i dziewczynki, czy uważacie, że ludzie wciąż ewoluują? Co to za pytanie? To jedno z pytań w rodzaju: czy już przestałeś bić swoją żonę? Jeśli powiem tak, to przyznam, że biłem. Jeśli powiem nie, to znaczy, że wciąż to robię. Rozumiesz, że w pytaniu może być wbudowane założenie? To jest pytanie z wbudowanym założeniem, bo zakłada ono, że ewolucja miała miejsce. Powiem nauczycielu, to pytanie jest źle sformułowane. Zakłada, że ewolucja miała miejsce, podczas gdy nie miała. To jak zapytać, dlaczego słonie są pomarańczowe? Dobre pytanie. Dlaczego są pomarańczowe? Nie wiem. Halo, nie są. To pytanie nie jest sformułowane tak, by nauczyć uczniów myśleć krytycznie. Czy uważasz, że ludzie wciąż ewoluują? To pytanie w sowieckim stylu, w stylu indoktrynacji. Dziecko po takim programie będzie sądziło, że potrafi myśleć krytycznie, a tak naprawdę w ogóle nie będzie wiedziało, jak myśleć. Wie, że mu mówią, jak ma wierzyć. To indoktrynacja. Mówią, że mają dowód ze struktury. To się nazywa argument homologii. Wiecie, że macie dwie kości w nadgarstku? Promieniową i łokciową? A wiecie, że wieloryb też ma kość promieniową i łokciową w swojej płetwie? To dowodzi, że jesteśmy spokrewnieni. To im się mówi. Spójrzcie. Te homologiczne struktury to dowód, że te zwierzęta ewoluowały ze wspólnego przodka. Myśl krytycznie. Płetwa foki i ludzkie ramię mają różne funkcje. Jaki dowód mógłby pomóc wykazać, że obie struktury ewoluowały od kończyny przedniej wspólnego przodka? Pokazują dzieciom te podobne struktury. To jest w każdej książce do biologii, jaką widziałem. To jeden z dowodów na ewolucję. Nazywają to anatomią porównawczą. Podobieństwa w anatomii sugerują, że te i inne kręgowce są spokrewnione. Prawdopodobnie ewoluowały od wspólnego przodka. To kłamstwo. Prawdopodobnie mają wspólnego projektanta. Wiesz, może ta sama osoba je zaprojektowała. Ale wszystkie podręczniki na świecie, a mam książki z Litwy, Meksyku i Rosji, uczą tego samego. To głupoty. Tak przy okazji, te kości powstały z różnych genów w różnych organizmach. Nie są zgodne. Podobny projekt może dowodzić, że stworzył je ten sam projektant. Wiesz, że śruba mocująca z Pontiaca pasuje do Chevy? Sprawdź, będzie pasować. To dowodzi, że oba wozy ewoluowały z Hondy 14 milionów lat temu. Mówią, że wiele zwierząt ma podobną budowę kończyny przedniej. To dobra obserwacja, zgadzam się. Dalej jednak twierdzą, że musiały mieć wspólnego przodka i tu się nie zgadzam. To pomogło im dowieść, że wszyscy pochodzimy od skały. Skacz, żabo, skacz!
I dalej mówią, że mamy dowód z rozwoju. To mnie złości, ale będę spokojny. Zaraz zrobimy przerwę. Ta książka mówi, podobieństwo między wczesnymi etapami rozwoju pomogło przekonać Darwina, że wszystkie formy życia mają wspólnych przodków. Darwin uważał to za najsilniejszy fakt przemawiający za jego teorią. Haeckel nazwał to prawem biogenetycznym. Ten człowiek, Ernst Haeckel, stworzył teorię, że wszystkie embriony różnych zwierząt rozwinęły się przechodząc przez te same etapy. Ryba, płaz, gad, ssak. Nazwał to prawem biogenetycznym. Według tego podręcznika obecność podobnych do ryb struktur w embrionach różnych gatunków wykazuje, że te zwierzęta ewoluowały z ryby. Czy ludzki embrion ma skrzela jak ryba? Tak mówi ten podręcznik. To kłamstwo. To nie skrzela. Te małe fałdki skóry rozwinęły się w kości w uchu i w węzły w gardle. Nigdy nie miały nic wspólnego z oddychaniem. Widziałem ludzi, którzy mają 5 lub 6 podbródków, ale żadnym nie mogą oddychać poza górnym. Ernst Haeckel, niemiecki profesor, wymyślił tę głupią teorię w 1869 roku. Książka Darwina ukazała się w roku 1859. W następnym roku została przetłumaczona na niemiecki. Haeckel ją przeczytał i powiedział: co za wspaniała teoria, gdyby tylko były jakieś dowody. 9 lat później ciągle nie było dowodów, więc Haeckel zdecydował się je stworzyć. Był profesorem embriologii, wykładał, jak rozwija się embrion. Wziął więc rysunek embriona psa i człowieka i zmienił je, żeby wyglądały podobnie. Stwierdził, widzicie? To dowodzi, że mamy z psami wspólnego przodka. Cóż, nikt go nie zatrzymał, więc poszedł dalej. Wziął rysunki różnych zwierząt i sfałszował je, by wszystkie wyglądały bardzo podobnie. Podróżował po kraju, Niemczech, mówiąc każdemu, musisz uwierzyć w tę nową teorię, bo mamy tu dowód. Był profesorem embriologii, nie kłamałby, prawda? Ludzie nie mieli wtedy mikroskopów, żeby móc go sprawdzić. Haeckel samodzielnie nawrócił Niemcy na ewolucję, co doprowadziło do oczywistego wniosku, że jeśli ewolucja jest prawdziwa, to może jedna rasa ewoluowała dalej niż pozostałe. Zastanawiam się, kto tak pomyślał. Na pewno Niemcy. Na nagraniu 5 zobaczymy, dokąd to doprowadziło. Na górze widać fałszywe rysunki Haeckela, pod spodem prawdziwe zdjęcia, które, jak twierdził, były wzorcem dla jego rysunków. Haeckel celowo kłamał. Jego własny uniwersytet wytoczył mu proces i skazał go w roku 1875. Powiedział, powinienem czuć się potępiony, ale setki biologów kłamią w ten sam sposób. Każdy kłamie, więc wszystko w porządku. Prawo biogenetyczne Haeckela nie jest prawdziwe i nigdy nie było. Dowiedziono, że jest fałszywe w roku 1875. Skazano go za oszustwo. Uniwersytet wytoczył proces i skazał swojego profesora za kłamstwo, ale jego rysunki ciągle są w podręcznikach w twoim kraju. Choć już 125 lat temu dowiedziono, że są fałszywe. Darwin napisał książkę w 1859. Przewidział, że ktoś znajdzie dowód. W 1869 Haeckel sfałszował rysunki. W 75 został skazany za kłamstwo, ale jego rysunki wciąż są w podręcznikach. Wiem, że potrzeba trochę czasu, żeby uaktualnić podręczniki, ale myślę, że 125 lat powinno wystarczyć. Nadal uczą tego na całym świecie. Podręcznik z 2000 roku mówi, istnieje dowód na ewolucję od wspólnego przodka. To szczeliny skrzelowe u człowieka. To po prostu kłamstwo. Podręcznik z 2001. Podobieństwa stanowią dowód, że te 3 zwierzęta ewoluowały ze wspólnego przodka. Jakie podobieństwa, nauczycielu? Nie widzisz? One mają malutkie szczeliny skrzelowe.
Ludzie, to kłamstwo. Dlaczego wciąż tego uczą? Zapis z kolejnego podręcznika. Ludzie i ryby mają podobne embriony, więc pochodzą od wspólnego przodka. Ten podręcznik do koledżu mówi, człowiek ma kieszonki skrzelowe. Podręcznik do biologii, jeden z najgorszych, pokazuje 5-6-tygodniowy embrion, ale dalej mówi o 7-miesięcznym i stwierdza, płód wygląda jak malutkie, normalne dziecko, ale nim nie jest. Czy to nie jest 7-miesięczne dziecko? To człowiek w momencie poczęcia. Każdy lekarz to wie. 34% dzieci urodzonych w 6 miesiącu ciąży przeżyje. Może słyszałeś o kobiecie, u której zrobiono operację na dziecku przed porodem. Otwarto matkę, rozcięto macicę i oto 5-miesięczne dziecko trzyma palec lekarza. 5 miesięcy. Zobaczmy. Anioł Pański powiedział, nosisz w sobie płód. Nie, zdaje się, że powiedział, nosisz w sobie dziecko. Tak? Wiesz, czym jest dziecko, zanim się urodzi? Bóg to wie. Więcej o tym kłamstwie embriologii w książce Ikony Ewolucji. Dlaczego jest to ciągle w podręcznikach? Bo jest to jedyny sposób na usprawiedliwienie aborcji. Chcą, żebyś myślał, że to tylko ryba lub płaz. Nie zabijasz dziecka, zabijasz rybę. Ktoś chce zredukować ludzkość. Nazywa się szatan. Więcej o tym na nagraniu 5. Mieszkam w Pensacoli. Zabito tam 2 lekarzy, którzy przeprowadzali aborcję. Kilka klinik wysadzono lub spalono. Ja nie strzelałem do lekarzy ani nie podpalałem klinik. Jezus tak nie postępował. On dorastał pod rzymskim panowaniem. Nie wysadzał czołgów i nie palił mostów, ale tamci lekarze byli mordercami. To proste. Gdy zginął pierwszy lekarz, akurat głosiłem w Fort Lauderdale. Następnego dnia leciałem do domu. Przede mną w samolocie siedziały 2 kobiety z Krajowej Organizacji Dzikich Kobiet. Były zdenerwowane. Planowały protest przeciw zastrzeleniu tego lekarza. Gdy wysiadaliśmy z samolotu, zauważyłem, że na koszulkach miały duży napis „Wybór ponad wszystko”. Będąc osobą łagodną w obejściu, powiedziałem, przepraszam panią, co znaczy ten napis „Wybór ponad wszystko”? Odpowiedziała, myślę, że kobieta powinna mieć prawo wyboru. Spytałem, jakiego wyboru? Chodzi o aborcję, to jej ciało, no wiesz. Pomyślałem, o tak, jeśli chce aborcji swojego ciała, to w porządku, ale wydaje się, że chce aborcji ciała kogoś innego. Poza tym połowa genów pochodzi od mężczyzny, to nie jej ciało, pomyśl o tym. Powiedziałem, mam 3 dzieci, jedno urodziło się w domu. Uczyłem biologii i anatomii, hodowałem chomiki, znam się na tych sprawach. Zapytałem, dlaczego prawo wyboru kobiety kończy się z chwilą urodzenia? Dlaczego nie pozwalamy matce zabić dziecka po jego urodzeniu? To bezpieczniejsze i prostsze. Tak przy okazji tego chce Piotr Singer. Domaga się prawa do aborcji do 28 dnia życia dziecka. Możesz zdecydować, czy chcesz je zachować, czy nie. Już niedługo. Uważajcie na to. Powiedziałem, rozszerzmy prawo do aborcji do czasu, jak dziecko ma 2 lata. Znam wiele matek, które mają 2-latka i też o tym pomyślały raz albo 2. Nie podnoś ręki, wiem, że tu jesteś. Rozszerzmy prawo do aborcji do czasu, gdy dziecko osiągnie 18 lat. Idę o zakład, że będzie się lepiej zachowywać. Synu, jeszcze raz, a dokonam na tobie aborcji. Nauczycielu, gdzie Johnny? O, wczoraj nie odrobił zadania domowego, więc jego mama dokonała na nim aborcji. Oceny by się znacznie poprawiły. Cóż, tamte kobiety nie chciały już o tym rozmawiać. Tak myślę, bo odeszły. Poszedłem więc po bagaż. Czekam, rozmawiając z kamerzystą. Przyleciał sfilmować protest. Pomyślałem, 6 osób będzie maszerować wokół miasta i zrobią z tego reportaż na cały świat. Można zebrać 100 000 ludzi w proteście przeciw aborcji, a i tak nikt tego nie pokaże.
Zauważyłeś to? Media nazywają ich obrońcami prawa do wyboru, a takich ludzi jak ja nazywają przeciwnikami aborcji. Obrońcy brzmi pozytywnie, przeciwnicy negatywnie. To dziennikarstwo tendencyjne. To jeden z powodów, dla których nie kupuję lokalnej prasy. Czasem pytają, czy chcemy prenumeratę. Mówię, nie posiadam papużki. Media zawsze są tendencyjne i liberalne, prawdopodobnie dlatego, że wszystkie są teraz w rękach kilku osób. Ale jak strzelano do dzieci w Colorado, zaraz wyskoczyli z kontrolą dostępu do broni, zauważyłeś? Jeśli dzieci są zabijane w szkołach, to może warto pomyśleć o innych kwestiach, na przykład, czy szkoły publiczne winny istnieć? Lub czy należy uczyć o ewolucji? To wywołało strzelaninę w Columbine. Chłopcy nagrali kasetę przed strzelaniną. Powiedzieli, nie zasługuje na szczękę, jaką dała mu ewolucja. Poszukaj jego szczęki. Nie będzie w jego ciele. Strzelanina była w dzień urodzin Hitlera. Celowo. Zastrzelili Izajasza, bo był czarny. Na koszulce Erika widniał napis Dobór naturalny. Więcej o tym na nagraniu piątym. Po tym zdarzeniu Rosie O'Donnell powiedziała w swoim programie, potrzebujemy kontroli dostępu do broni. Rosie, oni złamali 18 przepisów o posiadaniu broni. Dwa dodatkowe przepisy nie powstrzymałyby ich. Podoba mi się napis, jaki ten człowiek ma na pokrowcu. Obwinianie broni za wydarzenie w Columbine to jak obwinianie sztućców za to, że pani Rosie jest gruba. To nie wina łyżek. Skoro w naszych szkołach kopie się i strzela do dzieci, to może trzeba by rozmawiać o pewnych kryminalistach, których należy publicznie stracić. Może praworządni obywatele powinni mieć nakaz noszenia broni, by się bronić. Ktoś wysłał mi ten znaczek jako żart. Z dumą nieuzbrojony. Nosiłbyś to? Pomyśl. O czym to mówi kryminalistom? Okradnij mnie. Czy nie taki jest komunikat? Nasi ojcowie założyciele dali nam drugą poprawkę, prawo do posiadania i noszenia broni. Celem drugiej poprawki jest to, byś mógł się obronić, jeśli rząd się zepsuje. Wiesz, że jest bardzo dużo rogatych zwierząt, które żywią się trawą? Nie potrzeba rogów do jedzenia trawy. Te rogi to komunikat dla lwa. Trzymaj się z dala ode mnie, żebym mógł spokojnie jeść trawę. I taki jest cel drugiej poprawki. Ona komunikuje. Zostaw mnie w spokoju. Chcę tylko pracować i zarabiać. Więcej o tym na nagraniu piątym. Oto logika, jakiej używają, by usprawiedliwić aborcję. Mówią, to nie człowiek. Kłamstwo. Udowodniono to w 1874 roku. Twierdzą, że to nie może samo żyć. Ty też nie możesz sam przeżyć zupełnie nagi na biegunie północnym. Myślą, skoro nie może samo przeżyć, możemy to zabić. Znam dzieci, które mają 25 lat i wciąż pożyczają pieniądze od taty. Hej, tato, pożyczysz pieniądze? Powinieneś się już sam utrzymywać, synu. Mówią, dziecko może być niechciane. Jest dziś wiele niechcianych dzieci. Moi rodzice przeprowadzali się 4 razy, gdy dorastałem, ale za każdym razem ich znajdowałem. Na tej sali jest prawdopodobnie około 15 osób, które dokonały aborcji. Słuchaj uważnie. Bóg cię kocha i może ci przebaczyć. Przecież połowa Biblii napisana jest przez morderców. Nie musisz do końca życia próbować się usprawiedliwiać. Po prostu przyznaj się. Powiedz, Panie, przepraszam, przebacz mi. Żyj dalej i wykorzystaj sensownie resztę swojego życia dla Boga. Twierdzą, że dziecko może być ciężarem finansowym. Pokaż mi dziecko, które nie jest.
Każde jest. Mówią, że dziecko może pochodzić z gwałtu lub kazirodztwa. To zabij gwałciciela, nie dziecko. Kiedyś na seminarium pewien lekarz spytał, przypuśćmy, że kobieta jest zgwałcona. Mówisz, że powinna urodzić? Powiedziałem, to trudny scenariusz, ale załóżmy, że tak się stało. Zadam panu pytanie. Załóżmy, że została zgwałcona, zachodzi w ciążę, rodzi dziecko. 5 lat później trzyma swojego 5-latka. Nagle przypomina sobie gwałt. W pamięci widzi to okropne zdarzenie i zabija dziecko. Czy to jest morderstwo? Powiedział tak. A jeśli zabije dziecko 5 miesięcy po urodzeniu, to też będzie morderstwo? Powiedział tak. Jeśli zabije je pan 5 minut po urodzeniu, będzie to morderstwo? Chciał się wycofać. Wiedział, dokąd zmierzam. Pomogę panu. Tak. Załóżmy, że zabije pan dziecko 5 minut przed porodem. Ludzie, gwałt jest okropny, ale morderstwo też. Zacznijmy zabijać gwałcicieli, połóżmy temu kres. Czy w Wisconsin zabrania się strzelać do jeleni w nocy w świetle reflektorów? Tak, trzeba dać im szansę. A co gdyby uchwalić przepis, który będzie mówić? Damy dziecku szansę. Jeśli kobieta będzie chciała aborcji, pielęgniarka daje jej słoik z kulkami. Taka loteria. Kto umrze? Po jednej kulce dla dziecka, jedna dla matki i jedna dla ojca. Jedna dla lekarza. I jedna dla gubernatora. Dodajmy kilka dla byłego prezydenta. Pytanie. Jeśli nie jest żywe, dlaczego rośnie? Jeśli nie jest jeszcze człowiekiem, to jaką istotą jest? Ta kobieta mówi, zatrąb, jeśli jesteś za wolnym wyborem. Łatwo jej być za wolnym wyborem, ona się już urodziła. Wiesz, że każdy, kto kiedykolwiek głosował za aborcją, już się urodził. Pomyślałeś kiedyś o tym? Daj głosować dzieciom, które się jeszcze nie urodziły. Zobacz, co powiedzą. Powiedzą, aborcja jest legalna, ale to nie znaczy, że właściwa. W 1936 roku niemiecki Sąd Najwyższy ogłosił, że Żydzi to nie osoby. Otworzyło to drogę do mordowania Żydów. Cóż, skoro to nie osoby, to nie można być winnym morderstwa, gdy się jakiegoś zabije. Byłem w Niemczech 3 razy. Wiele czytałem o Hitlerze i Holokauście. Hitler zrobił, co zrobił, bo wierzył w ewolucję. Myślał, że pomaga. Myślał, że Niemcy to wyższa rasa, która zasługuje, by rządzić światem. Zaoferował wysłać Żydów każdemu, kto ich weźmie. Wiesz, że Roosevelt nie pozwolił, by Żydzi przyjechali do Ameryki w 1938. Mogli być uratowani. Ale nasz prezydent nie pozwolił, by wjechali. Książka Hitlera Mein Kampf pokazała jego ewolucyjne myślenie, które rozwijał prawdopodobnie od czasu, gdy był chłopcem. Ten człowiek mówi, idee ewolucyjne leżą u podstaw wszystkiego, co najgorsze, w Mein Kampf. Hitler powiedział, mam prawo do eksterminacji gorszych, którzy mnożą się jak szkodniki. Wyróżnił ideę biologicznej ewolucji jako najsilniejszej broni przeciw tradycyjnej religii. Tradycyjna religia, jak chrześcijaństwo, mówi, nikt nie jest lepszy ze względu na kolor skóry. Hitlerowi ta idea się nie podobała. Powiedział, natura nie lubi mieszania wyższej rasy z niższą. Ciągle mówił o aryjskiej krwi i podludziach. Którzy ludzie są gorsi, Adolfie? Znalazłem listę Hitlera. Uważał, że blondyni, niebieskoocy Norwegowie są najbliżsi czystej aryjskiej rasie, nad ludziom. Pasujesz? Blond włosy, niebieskie oczy.
Norwegowie? Tak, jasne. Uważał, że Niemcy byli najbliżsi Aryjczykom. Ci z basenu śródziemnomorskiego byli bliscy Aryjczykom. Słowianie to pół Aryjczycy, pół małpy. Azjaci są bliscy małpom. Czarni Afrykanie to w większej części małpy. Żydzi są bliscy czystym małpom. Hitler zabijał Żydów z powodu wiary w ewolucję. Próbował przyspieszyć proces, pomóc ludzkości pozbyć się gorszych. Nienawidził czarnoskórych. Ktoś wie, gdzie była olimpiada w 1936 roku? W Niemczech. Ktoś wie, kto zdobył najwięcej złotych medali? Jesse Owens, czarnoskóry Amerykanin, lekkoatleta. Hitler był tak zły, że wyszedł ze stadionu mówiąc, to nie fair, żeby moi ludzie ścigali się z tym zwierzem. Hitler powiedział, chrześcijaństwo jest najbardziej zgubnym i zwodniczym kłamstwem, jakie istniało, bo naucza, że Bóg wywiódł wszystkie narody z jednej krwi. Jeśli uważasz, że jesteś lepszy od kogoś z powodu koloru skóry, to po pierwsze mylisz się, po drugie jesteś głupi, po trzecie nie jesteś pojednany z Bogiem. To samo głoszę w Georgii, w Alabamie i Mississippi i głosiłbym to do Ku Klux Klanu. Stałem w sądzie w Norymberdze, gdzie toczył się proces. Ci ludzie 50 lat temu powiedzieli, nie robiliśmy nic sprzecznego z prawem, słuchaliśmy rozkazów, a jednak uznano ich za winnych, prawda? Nasz Sąd Najwyższy stwierdził, nienarodzone dziecko nie jest człowiekiem, nie jest osobą. To decyzja z 1979 roku. Nie obchodzi mnie, co powiedział Sąd Najwyższy. To jest człowiek od momentu poczęcia. Od dnia decyzji zabiliśmy w Ameryce 40 milionów dzieci przez aborcję, a na całym świecie miliard. Września 2001 roku 3000 Amerykanów zostało zabitych przez terrorystów. Rząd wydał miliony dolarów, próbując ich złapać i zabić. Wiesz, co się jeszcze stało 11 września 2001 roku? 4,5 tysiąca Amerykanów zostało zabitych przez aborcję. Nikt nie powiedział ani słowa. To zdarzyło się ponownie 12 września, 13 września i 14 i 15 i każdego kolejnego dnia do dziś. I zdarzy się to ponownie jutro. Co my robimy? Straciliśmy rozum? Margaret Sanger założyła grupę Planowane Rodzicielstwo. Jej celem jest eliminacja niższych gatunków. Uznała, że Żydzi, Azjaci i Czarni to ludzkie chwasty. Można godzinami mówić o Margaret Sanger. Więcej o tym na nagraniach CSE. Planowane Rodzicielstwo opublikowało w 1952 roku dokument, w którym pytali, czym jest kontrola urodzeń. Czy to operacja? Nie, to nie operacja. Kontrola urodzeń to planowanie dziecka. Czy to aborcja? Powiedzieli, że zdecydowanie nie. Aborcja wymaga operacji. Zabija życie dziecka, które się już zaczęło. Planowane rodzicielstwo zmieniło ton w ostatnich 40 latach, prawda? Biblia mówi, że Pan nienawidzi rąk, które przelewają niewinną krew. Niech będzie przeklęty ten, który bierze nagrodę za przelanie niewinnej krwi. I wszyscy powiedzieli, amen. Dzieciom mówi się w szkole, że wyrostek jest szczątkowy. Już go nie potrzebujemy. To kłamstwo. Wyrostek jest częścią systemu immunologicznego. Potrzebujesz go. Można żyć bez wyrostka, ale to zwiększa ryzyko zachorowania. To, że można żyć bez czegoś, nie znaczy, że to nie jest potrzebne. Można żyć bez rąk i obu nóg, obu oczu. Ale to nie dowodzi, że nie są potrzebne. Mówi się dzieciom, że wieloryb ma szczątkową miednicę. Wiele organizmów ma ślady historii ewolucji, na przykład wieloryb. Ma miednicę i kości nóg jako bezużyteczne szczątki. O czym tu mowa? Krajowe Centrum Nauk Ścisłych działa w tym malutkim budynku, a nazywa się Krajowe Centrum. Szumna nazwa. Twierdzą, że krowy ewoluowały w wieloryby. Naprawdę?
Debatowałem z Jeannie Scott na antenie radiowej przez 30 minut. Mówiłem tylko przez 3 minuty z 30. Chętnie z nią jeszcze podebatuję, ale ona już nie chce. Andrew Carnegie założył grupę, której celem jest niedopuszczenie teorii o stworzeniu do szkół. Ten podręcznik mówi, wieloryb ma miednicę, która nie spełnia żadnej funkcji. Kości tylnych kończyn wieloryba nie mają funkcji. Podręcznik z 2001 roku. O czym oni mówią? Mówią o tych małych kościach, o tu. Wyobraź sobie wieloryba na spacerze. Próbowałem, ale nie mogę sobie tego wyobrazić. Czytamy, miednica wieloryba nie pełni żadnej funkcji. To dowód na przodka czworonożnego ssaka lądowego. No proszę, to kłamstwo. Te małe kości są częścią układu rozrodczego. Wieloryb nie może się rozmnażać bez tych małych kości. To nie ma nic wspólnego z chodzeniem po lądzie, tylko z płodzeniem małych wielorybów. Ludzie, którzy to piszą, to ignoranci albo kłamcy. Nie ma szczątkowych organów. Wieloryb nie ewoluował z żadnego innego zwierzęcia. Pochodzi od pierwszego wieloryba, jakiego stworzył Bóg. Co do tego Ambolocetusa, znaleziono tylko ciemne kości. Wzięli je i wymyślili różne historie z kilku małych kości. Można by godzinami mówić o ewolucji wieloryba. Więcej o tym na zajęciach dla koledżu. W naszym muzeum mamy skórę z pytona długą prawie na 2 metry. Na samym końcu tego węża widać malutkie pazurki. O, właśnie tutaj. W środku mała kosteczka. Posłuchajcie, co mówi ten podręcznik. Węże mają szczątkowe tylne nogi. O, przepraszam, to nie są tylne nogi. Te pazurki są używane podczas parzenia. Węże nie mają rąk i nie mogą powiedzieć, chwila, kochanie. To nie ma nic wspólnego z chodzeniem po lądzie, tylko z płodzeniem małych węży. Ci ludzie muszą przestać okłamywać nasze dzieci. Tu czytamy, ludzie mają kość ogonową, która nie ma żadnego widocznego zastosowania. Debatowałem z prezesem Stowarzyszenia Ateistów z Północnej Alabamy. Powiedział, mamy dowód na ewolucję. Ludzie mają kość ogonową, której już nie potrzebują. Powiedziałem, uczyłem biologii i anatomii. Wiem, że jest 9 małych mięśni, które są przyczepione do tej kości. Bez nich nie można wykonywać istotnych funkcji. Nie powiem, jakie to funkcje, ale proszę mi zaufać. Te mięśnie są potrzebne. Powiedziałem, jeśli uważa pan, że kość ogonowa jest szczątkowa, zapłacę za usunięcie pańskiej. Proszę się pochylić. Ten podręcznik mówi, kość ogonowa to mała kość na końcu kręgosłupa. Nie ma dziś żadnej funkcji. To pozostałość po kościach, które kiedyś wypełniały długi ogon żyjącego na drzewie przodka. Gdy byłem dzieckiem, powiedziano mi, że człowiek miał ogon i stracił go, bo nie był mu potrzebny. To nauczanie sprawiło, że zacząłem wierzyć w ewolucję, gdy miałem 9 lat. Ale później pomyślałem, stracił, bo nie potrzebował. Myślałeś kiedyś, jak przydałby ci się ogon? Ileż to razy podchodziłeś do drzwi z zakupami w obu rękach? Słuchaj, można by je otworzyć i spokojnie wejść. Mógłbyś prowadzić auto, trzymać kole i przełączyć radio. Wszystko jednocześnie. Stracił, bo nie potrzebował. To kłamstwo. Od dawna oferujemy 250 tysięcy dolarów każdemu, kto da prawdziwy dowód na ewolucję. Jak masz dowód, pokaż mi, ale przestań okłamywać dzieci. Mówię ludziom, że te kłamstwa należy usunąć z podręczników.
Byłem kiedyś na debacie i wspomniałem, że jedną stronę trzeba wyrwać z książki, bo to nieprawda. Pewien profesor powiedział, uważam, że nie należy niszczyć podręczników. Zapytałem. Gdyby uczył pan matematyki i natknął się w książce na równanie 2 plus 2 równa się 5, co by pan zrobił? Powiedział, mówię uczniom, żeby odznaczali błędne odpowiedzi i wpisywali właściwe. Niszczą więc podręcznik. Powiedziałem, a gdyby natknął się pan w książce do biologii na takie zdania, embrion ma szczeliny skrzelowe. Pan wie, że to nieprawda. Jego kość ogonowa jest szczątkowa. Pan wie, że to nieprawda. I że wieloryb ma szczątkową miednicę. Pan wie, że to nieprawda. Co powie pan swoim uczniom? Powiedział, że nic. Powiedziałem, nie ostrzeże ich pan, że to nieprawda? Nie powie im pan, by wyrwali kartkę lub po prostu skreślili? O nie, nie. Powiedziałem, jest pan hipokrytą. Jaki pan ma interes w tym, by za pieniądze z podatków szerzyć kłamstwa w podręcznikach i okłamywać następne pokolenia? Powinien pan znaleźć uczciwą pracę, zbierać brzoskwinie lub zmieniać opony i przestać kłamać. To moja skromna, bezstronna opinia. Wszystko, co potwierdza teorię ewolucji, okazało się fałszywe. Mam dość płacenia za to, że okłamuje się dzieci. Trzeba wyrzucić kłamstwa z książek. Więcej o kłamstwach w podręcznikach na następnej sesji. Pomówmy o jeszcze kilku kłamstwach, z jakimi dzieci stykają się codziennie w podręcznikach. Czerwone stany na wykresie to te, które zdaniem ateistów dobrze uczą ewolucji. Nie przeszkadza mi, że uczy się ewolucji, tylko nie używajcie do tego kłamstw. Niektórzy uważają, że powinienem być bardziej poprawny politycznie. Nazywają to przeinaczeniem. Słowo, jakiego dzieci nie rozumieją. Mnie się podoba słowo kłamstwo. Biblia mówi, niech twoja mowa będzie prosta. I to jest proste. Nasze dzieci są okłamywane. Bóg stworzył świat w 6 dni. Biblia mówi to bardzo jasno. Według podręczników świat powstawał miliardy lat. Ktoś najwyraźniej się myli. Chciałbym wyjaśnić, kto. Taki jest plan na tę sesję. Biblia mówi, żebyśmy nie słuchali nauki, która odwodzi nas od poznania i że wszystko zostało stworzone przez Boga. Bóg powiedział, czy nie moja ręka uczyniła wszystko? Biblia jasno stwierdza, że to Bóg stworzył świat. Biblia mówi, On uformował oko. Karol Darwin powiedział w swojej książce, przypuszczenie, że oko mogło powstać drogą doboru naturalnego, wydaje się, uczciwie przyznaję, dość absurdalne. Jak ślepy traf może stworzyć widzące oko? Po tym zdaniu Darwin napisał kilka stron, próbując wyjaśnić, jak według niego to się mogło stać. Tak czy inaczej, dalej w to wierzył, ale powiedział, to wyraźnie absurdalne. Tył gałki ocznej ma 6,5 cm², a mimo to zawiera 137 milionów wrażliwych na światło komórek. Chciałbyś być elektrykiem i podłączać 137 milionów przewodów na takiej powierzchni? A mój ojciec niebieski to zrobił. Jest bardzo inteligentny, prawda? Kiedyś debatowałem w radiu telefonicznie z ateistą, który powiedział, Hoind, jesteś głupi. Nie wiesz, że oko to przykład złego projektu? Spytałem, naprawdę? Powiedział, jest połączone odwrotnie. Naczynia krwionośne są przed siatkówką i przechodzące światło musi przejść przez naczynia krwionośne, żeby dotrzeć do siatkówki. To blokuje część światła. Ośmiornica ma o wiele lepsze oko, bo jej naczynia krwionośne są za siatkówką. Powiedziałem, wyjaśnię panu kilka rzeczy. Żyjemy w powietrzu. Powietrze nie blokuje dobrze światła UV. Promienie ultrafioletowe niszczą siatkówkę. Naczynia krwionośne przed siatkówką mają za zadanie blokować światło UV. Ośmiornica natomiast żyje w wodzie. A woda blokuje promienie UV. Nie potrzebuje więc naczyń krwionośnych z przodu. Tak naprawdę lepiej widzi pod wodą niż pan. Jeśli chce się pan zamienić z ośmiornicą na oczy, proszę bardzo, ale po kilku dniach będzie pan ślepy.
Zostaliśmy zaprojektowani, by żyć w powietrzu, a śmiornice w wodzie. Spytałem, czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Powiedział, że nie i odłożył słuchawkę. Uważają, że Bóg nie stworzyłby tego w ten sposób, więc to na pewno ewolucja. Argumentowanie przeciw stworzeniu nie dowodzi ewolucji. Mówi się, że komputer Cray'a potrzebowałby 100 lat, żeby zrobić symulację tego, co zachodzi w oku wielokrotnie w ciągu sekundy. Możesz wejść do pokoju, rozejrzeć się i w ciągu jednej sekundy oko gromadzi tyle danych, że komputer Cray'a przez kilkaset lat będzie to sortował. Ten podręcznik głosi, złożona budowa ludzkiego oka może być wytworem wielu milionów lat ewolucji. Dlaczego Bóg nie odbiera chwały za to, co zrobił? Ten podręcznik pokazuje dwa różne rodzaje oka zwierzęcia i mówi: lepiej zrozumiecie, jak oko ewoluowało, jeśli dostrzeżecie serię zmian. Innymi słowy, musicie sobie wyobrazić, jak to się stało. To dlatego, że nigdy tak naprawdę nie zaobserwowaliśmy tego. Po prostu wyobraź sobie, że to się stało. To nie jest nauka. Możesz sobie wyobrażać, co chcesz, ale nie można tego zaobserwować, sprawdzić, zademonstrować. To kłamstwo. Oko jest zbyt złożone, by mogło z czegokolwiek ewoluować. Musiało być zaprojektowane. Biblia mówi: Bóg uformował oko. To jedyny sposób, w jaki mogę to wyjaśnić. Ktoś wyjątkowo inteligentny musiał je stworzyć. Nauka obserwuje, sprawdza, demonstruje. Większość Amerykanów nie wierzy, że Ziemia ma miliony lat. Większość wierzy, że Bóg ją stworzył. Jak chcesz wierzyć inaczej, to baw się dobrze, ale jesteś w mniejszości. Musisz założyć prywatną szkołę i uczyć tego za własne pieniądze. Nie używaj moich pieniędzy, żeby uczyć swojej religii w naszym systemie szkolnictwa. Jeśli coś jest zaprojektowane, to musi mieć jakiegoś projektanta. Jak znajdziesz obraz, to jest to dowód, że istnieje jakiś malarz. Jak znajdziesz budynek, to znaczy, że jest jakiś budowniczy. Zegarek jest dowodem na to, że jest jakiś zegarmistrz. Stworzenie jest dowodem, że istnieje jakiś stwórca. Jeśli jest projekt, musi być projektant. Biblia mówi: jego moc i bóstwo stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Nie mają więc wymówki, gdyż poznali Boga, a nie okazali mu czci i wdzięczności, jakie są Bogu należne. Przeciwnie, stali się niemądrzy w swoich rozważaniach. Wolą wierzyć, że pochodzimy od skały. Psalm mówi: gdy oglądam niebo Twoje. Szatan wie, że każdy, kto studiuje naukę z otwartym umysłem, będzie przyciągnięty do Stwórcy. Dlatego tak ciężko pracował w tej dziedzinie, żeby odciągnąć ludzi od Niego. Lubię pokazywać ewolucjonistom to zdjęcie i mówić: o ile się orientuję, to jest góra Rushmore, największa grupa skał na świecie. Jak znasz większą, chciałbym ją zobaczyć. Mówię: czy myślicie, że możliwe jest, by te twarze pojawiły się na skałach przypadkowo? Że to działanie wiatru i abrazji albo erozja? Co sprawiło, że te twarze pojawiły się na skale? Mówią wtedy: zostały stworzone przez Johna Borglama. Pytam wtedy: okej, mam pytanie, czy sam George Washington był dziełem przypadku i miliardów lat? Odpowiadają: tak. Mówię: uważacie, że wizerunek jego twarzy nie mógł się pojawić na skalę przez przypadek, ale twierdzicie, że cała złożona anatomia z trylionem komórek mogła powstać przez przypadek? W innych dziedzinach też jesteście tacy głupi? To musiało być zaplanowane. Unikają używania słowa projektować w podręcznikach. Zwróć na to uwagę. Mówią: rośliny zaadaptowały się do swojego środowiska. Skrzela to adaptacja do życia w wodzie. Dlaczego nie powiedzą, że zostały zaprojektowane? Tak przy okazji, jak żyły ryby, zanim się zaadaptowały przez skrzela? Żadna nie żyła miliony lat. Wszystkie umarły.
Unikają słowa zaprojektowany, bo jakieś dziecko mogłoby zapytać, a kim jest projektant? To mogłoby spowodować niewygodną sytuację. Mam zegarek Casio. To książka telefoniczna, kalkulator, stoper i budzik w jednym. Nie mówi, która godzina, trzeba na niego spojrzeć, ale to niesamowite urządzenie. Byłem w Japonii tylko raz i nie widziałem człowieka, który stworzył ten zegarek, ale podejrzewam, że jest człowiek, który go zaprojektował. Jest to dla mnie logiczne. Uważam, że jest projektant tego zegarka, mimo że go nigdy nie widziałem. Czy to logiczne, żebym stwierdził, nie widziałem człowieka, który to stworzył, więc on nie istnieje? To nie jest logiczne, prawda? Niektórzy patrzą na świat wokół i mówią, nie widzę Boga, który go stworzył, więc on nie istnieje. Halo, pomyśl o tym. Nie trzeba widzieć projektanta, żeby myśleć, że istnieje. Projekt musi mieć projektanta. Ciekawe, że ewolucjoniści argumentują przeciw projektowi, używając argumentów, jakie sami skonstruują. Pewien człowiek napisał książkę pod tytułem Ślepy zegarmistrz. Powiedział, to mogło się dziać miliardy lat. Po co pisać o tym książkę? Czemu nie wylać na papier atramentu i zobaczyć, czy powstanie książka? Michael Behe jest autorem książki o złożoności natury. Jest mikrobiologiem i wykłada na uniwersytecie. Cały rozdział poświęcił omówieniu włoska z bakterii. Ten włosek przyczepiony jest do silnika w skórze bakterii. To naprawdę bardzo malutkie silniczki. Są tak drobne, że 8 milionów mieści się w przekroju ludzkiego włosa. Ten silniczek wykonuje 100 tysięcy obrotów na minutę. Zajmowałem się mechaniką samochodową. Przebudowałem kilka silników. Co myślisz o silniku, który ma 100 tysięcy obrotów na minutę? Kiedyś człowiek, który był trzeci w krajowych wyścigach motocykli, nawrócił się na moim seminarium. Kilka lat później głosiłem w Connecticut i on tam był. Zaproponował, że da mi się przejechać swoim motorem. Zjedliśmy śniadanie i poszliśmy do samochodu. Wyciągnął z przyczepy Hondę 900. O zwiększonej pojemności i stopniu sprężania. To była zwykła Honda, ale coś z nią zrobili. Powiedział, bierz i śmigaj. Powiedziałem, okej. Czerwona linia to około 14 do 15 tysięcy obrotów na minutę. Zapaliłem silnik i pomyślałem, że to nie jest normalne. Wrzuciłem pierwszy bieg i prawie złamałem kark. Wrzuciłem drugi i znów o mało co nie złamałem karku. Już miałem wrzucić trzeci, gdy zorientowałem się, że mam 140 na liczniku, a miał 6 biegów. Zawróciłem, dojechałem do miejsca, trzęsąc się jak osika. Miałem kiedyś motorower Hondy. To nie był motorower. Zapytałem, stary, ile ona wyciąga? Powiedział, nie wiem. O, bracie. Powiedziałem, nie ma wystarczająco dużych bandaży. Przy jakiej prędkości spadłeś? Powiedział, że przy 120. Spytałem, jakie to uczucie spaść przy 120? Powiedział, trzeba obracać ciało, bo robi się gorąco. Nie można się ślizgać na jednym boku. To było jakieś 14 tysięcy obrotów na minutę. Silniczek tej bakterii ma 100 tysięcy obrotów na minutę. Do przodu i do tyłu. Niesamowite.
Ta mała bakteria może przepłynąć swój mały świat tak, jakby człowiek płynął 100 km na godzinę w maśle orzechowym. Bo im mniejszy jesteś, tym większy robi się problem z lepkością. Ten podręcznik mówi, ludzie prawdopodobnie ewoluowali z bakterii, która żyła ponad 4 miliardy lat temu. Te bakterie potrafią pływać z prędkością 100 km na godzinę. Najszybsi ludzie w wodzie osiągają rezultat 8 km na godzinę. Jesteśmy coraz gorsi, nie lepsi. Bakterie są niesamowicie złożone. Złożoność wymaga projektanta, czy ci się to podoba, czy nie. Mówi się dzieciom, że życie ewoluowało z materii nieożywionej. Biblia mówi, Bóg stworzył to, co żyje. Ten podręcznik podaje, historia życia na Ziemi rozpoczęła się 3,5 miliarda lat temu. To, jak się to stało, było i zawsze będzie przedmiotem badań. Oto tłumaczenie Howinda. Można pytać o to, jak życie ewoluowało, ale nie o to, czy ewoluowało. Próbuje się powiedzieć dzieciom coś takiego. Dzieci powinno się badać, jak ewoluowaliśmy, ale ani się ważcie podważać tego, że w ogóle ewoluowaliśmy. W szkole nie wolno dzieciom nie tylko modlić się, ale też nie wolno im już nawet myśleć. Miller i Urey chcieli wiedzieć, jak powstała Ziemia i system słoneczny. Zrobili więc 50 lat temu eksperyment. Nie udowodnili, jak powstało życie, ale był to dowód na poparcie teorii, że życie mogło zacząć się samo. To kłamstwo. Od tamtej pory każdy tylko pogarszał problem. Darwin myślał, że komórki w naszym ciele to prosta torebka galaretki. Teraz wiemy, że komórki są bardzo złożone i że życie nie mogło się zacząć przez przypadek. Nie wyjaśniono pochodzenia gatunków w 1859 roku i wciąż jest to tajemnicą w roku 1998. Zarówno pochodzenie życia, jak i pochodzenie głównych grup zwierząt pozostaje nieznane. Nie wiedzą, jak zaczęło się życie, ale podręczniki mówią dzieciom, że pochodzi od nieożywionej materii. Ten mówi, najważniejszym wydarzeniem w archaiku była ewolucja życia. Przejście od złożonych molekuł do najprostszych żywych organizmów było bardzo długim procesem. O tak, powiedzmy o czasie, to bardzo pomoże. Ten podręcznik mówi, pierwsze żywe komórki pojawiły się prawie 4 miliardy lat temu. Nie ma dokumentów tego wydarzenia. Wiemy, dzieci, że to się stało i będziecie z tego pytane, ale dowodu nie ma. Dalej jest napisane, pierwszy samopowielający się system musiał się pojawić w tej organicznej zupie. To kłamstwo. W żadnej dziedzinie nauki nie ma dowodu na to, że życie zaczęło się od nieożywionej materii. Możesz wierzyć, że ono ewoluowało. Powodzenia. Ale nie nazywaj tego nauką i nie mów, że wiesz, jak to się stało. Haeckel w swoim wyznaniu na Uniwersytecie w Jenie powiedział, samorództwo musi być prawdziwe nie dlatego, że zostało udowodnione w laboratorium, ale dlatego, że w przeciwnym wypadku trzeba by uwierzyć w Stwórcę. Masz rację, musiał być Stwórca. Tylko czy naukowcy naprawdę wytworzyli życie w laboratorium? Oto doświadczenie, jakie zrobili Miller i Urey. Polegało na tym, że wzięli metan, amoniak, parę wodną i wodór. Prowadzili je w obieg w kilku szklanych próbówkach i przepuszczali przez nie iskrę jako odpowiednik błyskawicy. Na dnie powstała czerwona maś. Przefiltrowali ją i zachowali całą czerwoną maś na dnie kolby. Powiedzieli, że maś jest bogata w aminokwasy. To kłamstwo. Nie była bogata w aminokwasy. Warto wiedzieć, że z doświadczenia wykluczyli tlen. Nie chcieli tlenu, bo wiedzieli, że wszystko, co stworzą, utleni się. Banan po obraniu robi się brązowy, utlenia się. Niepolakierowany samochód utlenia się, to rdza. Nie chcieli tlenu, bo zniszczyłby wszelkie życie, które ewoluowało. Problem w tym, że jak nie ma tlenu, to nie ma ozonu, który blokuje światło UV, a ono niszczy amoniak, jeden z gazów. Więc gdy nie ma tlenu, życie nie może ewoluować, a jak jest tlen, życie też nie może
ewoluować. No i jest poważny problem. Tak przy okazji, na Ziemi zawsze był tlen. Nawet gdy wierzysz w kolumnę geologiczną, niższe warstwy mają tlen. Ten człowiek pytał o dowód na prymitywną atmosferę z metanu i amoniaku. Ich odpowiedź brzmi: nie ma dowodu za i nie ma przeciw. Generalnie w rozkładzie osadów skalnych nie ma dowodu na atmosferę bez tlenu. Nie daj sobie wmówić, że to prawda. Ten podręcznik mówi: chłopcy i dziewczęta, dawniej, gdy nie było tlenu, skały go wchłonęły. Co, proszę? Nie było tlenu, ale skały go wchłonęły. Zabrakło im piątej klepki. Mówię wam, ta winda nie jedzie na samą górę. Po 2 miliardach lat od powstania życia było dość tlenu dla eukariotów. Powoli ewoluują aż do dziś. To czysta propaganda. Miller, Urey i inni w swoich doświadczeniach odfiltrowali swój produkt. To nie jest realistyczne dla natury. Tak naprawdę zrobili 80% smoły, 13% kwasu karboksylowego. Oba są toksyczne dla życia. Jak z doświadczenia masz 98% trującej substancji wobec 2% tego, co chcesz uzyskać, to czy jest to sukces? Uzyskali 2 aminokwasy, a do życia niezbędnych jest 20. Uzyskali 2 w trującej mieszance. One zwiążą się z wodą, smołą i kwasem szybciej niż ze sobą nawzajem. Aminokwasy są jak litery alfabetu. W angielskim alfabecie jest 26 liter. Łącząc je, możesz stworzyć różne słowa, jeśli połączysz je we właściwej kolejności. Możesz też zestawiać je przypadkowo. To będzie bezsensowne. Uzyskać kilka aminokwasów to jak uzyskać kilka liter alfabetu. Potrzeba 20 aminokwasów, by uzyskać białka. Uzyskał tylko kilka. Aminokwasy są jak litery. Trzeba ich wiele, żeby powstało kilka akapitów. I całą masę, żeby powstała książka. Potrzeba trylionów aminokwasów w precyzyjnym porządku, żeby powstała jedna żywa komórka. Połowa tego, co uzyskali, to aminokwasy prawoskrętne, połowa lewoskrętne. To stwarza problem, bo najmniejsze białka mają około 70 do 100 aminokwasów lewoskrętnych. Może jeden mniej, nie wiem, ale wszystkie są lewoskrętne. Najmniejsze DNA i RNA, wszystkie mają prawoskrętne. To tak zwana chiralność. Uzyskali mieszankę, która w wodzie ulegnie rozpadowi szybciej niż się wiązała. A jak wiadomo, oceany są całkowicie wypełnione wodą. Ruchy Browna doprowadzają je do rozpadu, a nie do wiązania. Doświadczenie było oszustwem. To podróbka. To nie działało. Nie daj sobie wmówić, że stworzyli życie w laboratorium, bo nawet nie byli blisko. Myśleli, że wystarczy zebrać razem wszystkie molekuły, dodać energię i powstanie życie. Dobrze, zróbmy naukowe doświadczenie. Włóżmy żabę do blendera. Powstanie z niej shake. Masz całą energię potrzebną do zrobienia żaby i wszystkie potrzebne molekuły, prawda? Dodaj energię. Nastaw na puree. Zostaw włączony na 1 000 000 lat. Podgrzej w mikrofali i co tam jeszcze przyjdzie ci na myśl? Ile czasu potrzeba, żeby to zaczęło przypominać żabę? Nie wyjdzie, prawda? Nie mamy drzewa życia. W podręcznikach piszą, że ludzie ewoluowali z bakterii miliardy lat temu. To jest we wszystkich podręcznikach, a ma wartość propagandy. Po to właśnie tam jest. Nie ma na to żadnego dowodu. Nawet Mary Leakey powiedziała, te drzewa życia z gałęziami naszych przodków to nonsens. Stephen Gould powiedział, drzewa ewolucji, które zdobią nasze podręczniki, nie są dowodem na skamieniałości. Oni to wymyślają, to fantazja.
Ten podręcznik mówi, wszystkie formy życia mają wspólnego przodka, który należał do populacji prymitywnych, jednokomórkowych organizmów. Nie ma czegoś takiego jak prymitywny organizm jednokomórkowy. Dalej czytamy. Nie ma żadnych śladów tych zdarzeń. Tak, chłopcy i dziewczynki, wiemy, że to się stało, ale nie mamy dowodu. Według tego podręcznika ludzie, ptaki i krokodyle mają wspólnego przodka. Czy nie takie wrażenie próbują wywrzeć? To czysta spekulacja religijna oparta na fantazji, nie nauka. Każdy, kto tego uczy, będzie miał problem, gdy stanie przed Bogiem. Jezus powiedział, że kto niszczy wiarę dziecka, ma poważny problem. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, rozdział 18. Mówią dzieciom, że małe organizmy są prostsze w budowie. Uczą o prostych, jednokomórkowych organizmach. Orzęsek jest jednokomórkowcem, ale nie jest prosty. Jest bardziej złożony niż prom kosmiczny, a w kropli wody jest ich tysiące. Mniejsze nie jest prostsze. Tu mamy spinacz wokół mikrochipa. Ta mrówka trzyma mikrochip. Może on przetworzyć wszystkie litery Biblii 200 razy na sekundę. Mniejsze jest bardziej złożone. Pokażę wam. Porównajmy mózg pszczoły do komputera Cray NASA. Był kiedyś najszybszym komputerem. Komputer Cray'a jest ogromny, mózg pszczoły malutki. Komputer Cray'a wykonywał 6 miliardów obliczeń na sekundę. Mózg pszczoły 1000 miliardów na sekundę. Komputer Cray'a zużywa wiele megawatów. Pszczoła tylko 10 mikrowatów. Jest bardzo wydajna. Pszczoła może przelecieć 1,5 miliona kilometrów na 4 litrach miodu. Chciałbym zobaczyć maszynę, która zrobi 1,5 miliona kilometrów na 4 litrach. Cray kosztuje $48 milionów. Mózg pszczoły jest dość tani. Ciągle brudzi ci przednią szybę. Wielu rozpacza, gdy psuje się komputer. Pszczoła sama zdrowieje. Cray ważył 1000 kilogramów. Mózg pszczoły jest lekki. Jakie wnioski? Superkomputer był ogromny, powolny, niewydajny. Ale każdy wie, że trzeba było to zaprojektować, tak? Nikt nie powie, że ten komputer pochodzi z wybuchu w fabryce elektroniki. Został zaprojektowany. Jednak o pszczole mówią, że ewoluowała. Mózg człowieka jest o wiele bardziej złożony niż mózg pszczoły. Twój mózg jest w stanie pomieścić wszystkie informacje z Brytyjskiej Biblioteki Narodowej. Prędkość obliczeniowa w bitach na sekundę odpowiada prędkości całego systemu telefonii. 1,5 kilo substancji szarej. Ocenia się, że w ludzkim mózgu jest więcej połączeń niż połączeń elektrycznych na całym świecie. Ile razy dwa druty złączano i obciskano lub zaciskano? Twój mózg wykonuje więcej połączeń niż istnieje ich na świecie. Spytałem pewnego profesora, czy myśli, że mózg to nic więcej jak 1,5 kilo substancji chemicznych, które przypadkowo się połączyły w ciągu miliardów lat. Powiedział, że tak uważa. Spytałem, jak pan może ufać swoim procesom myślowym i rozumowaniu? Może jakaś substancja ułożyła się odwrotnie? Nawiasem mówiąc, tak było. Każdy, kto wierzy, że pochodzi od skały, ma według mnie coś nie tak w ich ułożeniu. Twierdzą, że DNA dowodzi ewolucji. W prawie każdej debacie to mówią. No to pomówmy o tym.
Ten podręcznik mówi, mamy dowód z biologii molekularnej, jest nim DNA, kwas dezoksyrybonukleinowy. Ta książka mówi, Darwin spekulował, że wszystkie formy życia są spokrewnione. Sekwencje DNA potwierdzają to. To kłamstwo. Nic, co wiąże się z DNA, nie potwierdza ewolucji. DNA to najbardziej skomplikowana molekuła we wszechświecie. Jedna nić DNA ma do 2 metrów długości. Człowiek ma przeciętnie 50 trylionów komórek w swoim ciele. Każda komórka zawiera 46 nici DNA, z wyjątkiem gamet. Te mają 23 nici. Całe DNA w twoim organizmie można zmieścić w 2 małych łyżeczkach. Jednak gdy je rozwiniesz, to ta złożona molekuła rozciągnie się i będzie sięgać od Ziemi do Księżyca i z powrotem 5 milionów razy z 2 łyżeczek. To jest najbardziej złożony kod w historii świata. Jakbyś spisał kod zawarty w DNA, to po skończeniu miałbyś dość materiału, by wypełnić Wielki Kanion 40 razy. Ktoś tu pracuje z komputerami? Chciałbym zobaczyć 40 wielkich kanionów pełnych książek, ściśniętych w software. CD-ROMy, zipy, użyj czego chcesz. Wszystko ma się zmieścić w 2 łyżeczkach. Zrobił to mój niebiański ojciec. Inteligentny jest, prawda? Król Dawid powiedział, będę cię chwalił, bo wspaniale mnie uczyniłeś. Nawet nie miał mikroskopu i wszystko tak wymyślił. Dziecko od poczęcia do urodzenia dodaje do swojego ciała 15 tysięcy komórek na minutę. Każda bardziej złożona od promu kosmicznego. Chciałbyś odpowiadać za dostawę materiałów do fabryki, która wytwarza 15 tysięcy promów kosmicznych na minutę. Niektóre panie właśnie sobie pomyślały. Ja to robiłam, to naprawdę trudne. Czasem w środku nocy chcą korniszona. Nie wiadomo dlaczego. Dlaczego chcesz korniszona? Nie wiem, ale idę po jednego. Chyba buduję coś, co potrzebuje tego korniszona. Kto wie? Prawdopodobieństwo, że jedno DNA ułoży się przez przypadek, wynosi 1 do 10 do potęgi 119-tysięcznej. To duża liczba, biorąc pod uwagę, że cały widzialny wszechświat ma średnicę 10 do 28 potęgi w calach. DNA nie dowodzi ewolucji. DNA jedynie pokazuje, jak bardzo złożone jest życie. Penicylina ma tylko 2 chromosomy, muszka owocówka 8. Biorę kilka stworzeń i mówię, że wiem, jak przebiegała ewolucja. Penicylina była pierwsza i ewoluowała w muszkę owocówkę, a potem ewoluowała w pomidora albo muchę domową. Jedno i drugie ma po 12 chromosomów, więc to bliźniaczki. Trudno je rozróżnić. A potem powoli nabyły większą ilość chromosomów i stały się groszkiem. Ten ewoluował w pszczołę. Tu widać wspólne cechy. Groszek, pszczoła, jest podobieństwo. Pszczoła bardzo powoli ewoluowała w sałatę. I w ciągu milionów lat w końcu urodziły się trojaczki. Wiesz, że opos, sekwoja i fasolka mają po 22 chromosomy? Przeciętny naukowiec ich nie rozróżnia. Spójrzmy, opos, sekwoja, fasolka. Niech pomyślę, drzewo. Mam, opos, aha, już wiem, no proszę. I potem powoli przez miliony lat ewoluowały w człowieka. My mamy 46 chromosomów. Gdy uzyskamy 2 kolejne, zmienimy się w sadzonkę tytoniu. Czasem wsiadam do windy i mówię, stary, ewoluujesz, jesteś daleko przede mną. Psy i kurczaki to bliźniaki, każdy to wie, oba mają po 78 chromosomów, a któregoś dnia będziemy mieć dość chromosomów, żeby stać się karpiem. To się prawdopodobnie nie stanie za mojego życia, ale może w końcu staniemy się paprocią.
We can be a fern. Kiedyś podeszła do mnie kobieta i powiedziała, nazywam się Paprocka. Podaliśmy sobie ręce i od tej pory nie myję swojej prawej dłoni. Mówi się dzieciom, żeby myślały krytycznie. Chłopcy i dziewczynki, jest 20 rodzajów aminokwasów. To prawda. One tworzą białka. Wyjaśnij, jak ten fakt potwierdza teorię, że wszystko, co żyje, ma wspólnego przodka. Tak naprawdę, ten fakt potwierdza jedynie ideę, że wszystko, co żyje, ma wspólnego projektanta. Idę o zakład, że znajdziesz książki, które zawierają wszystkie 26 liter alfabetu. To nie dowodzi, że wszystkie ewoluowały z alfabetu Morsa. Tylko, że taki jest angielski alfabet. A 20 aminokwasów to alfabet, w jakim pisze się białka, rozumiecie? Bóg tak to stworzył. Myślę, że po to, byśmy mogli jeść coś innego niż samych siebie. Brązowa krowa je zieloną trawę i daje białe mleko, a ja je piję i mam blond włosy. Nie trawilibyśmy innych rzeczy, gdyby Bóg nie stworzył tego w ten sposób. Mówi się dzieciom, że człowiek i szympans są spokrewnieni. Człowiek i orangutan są podobni w 96%. To dowodzi, że 15 milionów lat temu mieli wspólnego przodka. Bzdura. Manny Maddox, czołowy badacz genomu, powiedział, genetyczna różnica między człowiekiem a jego najbliższym krewnym szympansem wynosi nie mniej niż 1,6%. To wydaje się mało, ale według wyliczeń to przepaść 48 milionów nukleotydów. Zmiana tylko trzech nukleotydów jest śmiertelna dla zwierzęcia, więc nie ma możliwości zmiany. Gdy mówią, dowodem na ewolucję jest fakt, że człowiek i szympans mają podobne DNA, to albo się pogubili, albo was okłamują. Odkryto, że różnica jest o wiele większa. Podobieństwo wynosi 95%, nie 98,6. Różnica między ludźmi a szympansami jest większa niż myślano. Podobne struktury prawie zawsze mają podobne plany, jak w tym przypadku DNA. Podobne mosty prawie zawsze miały podobne projekty. Nie ma dowodu, by jeden był przodkiem drugiego albo żeby powstały na skutek tornado. Ludzie znają się na samochodach. Miałem 124 auta, od kiedy mam prawo jazdy. Nigdy nie miałem nowego, zawsze jakieś gruchoty, które naprawiałem. Tata nauczył nas pracy przy samochodach. Wyciągaliśmy silniki, przekładnie, paski rozrządu, obracarki, łożyska, paski napędowe. Wiem, jak działają samochody. Fakt, że wiem, jak samochód działa, nie znaczy, że wiem, jak powstał. To duża różnica. To, że wiesz, jak coś działa, nie ma nic wspólnego z pochodzeniem tego. Załóżmy, że twój syn kończy 16 lat. Przychodzi i mówi, tato, zrobiłem prawo jazdy. Świetnie, pokaż mi je, synu. Ojej, okropne zdjęcie, a jednak cię przypomina. Mówi, tato, mogę pożyczyć samochód? Synu, wiedzieliśmy z mamą, że ten dzień nadejdzie i modliliśmy się o to. Uważamy, że nie jesteś gotowy na cały samochód. To złożona maszyna. Wiesz, że trzeba 3000 śrub, żeby to auto zespolić i że przez brak jednej śruby może się rozwalić na drodze? Auto jest tak złożone, że zdecydowaliśmy, że pozwolimy ci na stopniową ewolucję samochodu. W tym roku damy ci 10%. W następnym może trochę więcej. Pytanie, jaki pożytek z 10% samochodu? Nadaje się na złomowisko, prawda? Ile części musi być w samochodzie, żeby działał? Wiele tysięcy części. Ile potrzeba niewłaściwych części, żeby przestał działać? Wystarczy jedno.
Weź igłę, wbij w dwa przewody świec zapłonowych, przytnij, zetrzyj gumę, nikt tego nie znajdzie. W głowicy rozdzielacza weź ołówek, owiń, włóż z powrotem. To naprawdę ciężko znaleźć. Kto się żeni? Wyciągnij przewód zasysacza i włóż kabel z dzwonka do drzwi. Przeciągnij z powrotem, przełóż kabel dzwonka przez przegrodę silnika, przepleć przez tapicerkę na przednim siedzeniu. Młodzi szykują się do podróży poślubnej, a tu nagle trzask, super. Nie dajcie mi się rozgadać. Mogę tak godzinami. Lubię pracować przy samochodach. Złożone rzeczy wymagają projektanta. Twierdzą, że ludzie i szympansy są podobni. Istnieją tysiące różnic. Nawet jeśli są podobieństwa, to co z tego? Uważasz, że jakiś procent podobieństw dowodzi czegokolwiek? Pokażę badania, jakie przeprowadziłem. Odkryłem, że chmury to w 100% woda, arbuzy to w 97% woda, tylko 3% różnicy. To dowodzi, że arbuzy ewoluowały z chmur. Odkryłem też, że meduzy to w 98% woda. Tak samo jak płatki śniegu. To dowodzi, że ewoluowały. Twierdzą, że skamieniałości dowodzą ewolucji. Ten podręcznik mówi, skamieniałości stanowią dowód na ewolucję. To kłamstwo. Żadne skamieliny nie liczą się jako dowód na ewolucję, ale podręcznik stwierdza, że ewolucja to fakt, a zapis kopalny stanowi najmocniejszy dowód, że gatunki ewoluowały w czasie. Nie ma żadnego zapisu kopalnego. Nie patrzysz na zapis, patrzysz na skamieniałości. Nakładasz na nie swoją interpretację. Nie ma na nich dat i karteczek. Ta powstała 47 milionów lat temu. Nie ma czegoś takiego jak zapis kopalny skamieniałości. Czemu dajemy się nabrać na takie głupie idee? Podręczniki zawsze mówiły, że skamieniałości mogą coś wnieść do rozumienia ewolucji. Darwin powiedział, jeśli moja teoria jest prawdziwa, musiały istnieć niezliczone pośrednie skamieniałości. No to musi ich być cała masa. Zgadza się, Karol, powinna ich być cała masa. W tej książce czytamy, od czasu Darwina znaleziono wiele ogniw. Cóż za marzenie. David Rock, który ma wielką kolekcję skamielin w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej, zdaje się w Chicago albo w Nowym Jorku, powiedział, po Darwinie jego rzecznicy chcieli odnaleźć przewidywane postępy, to znaczy brakujące ogniwa. Nie zostały znalezione, jednak ciągle mają nadzieję. To czysta fantazja, która wdarła się do podręczników. Oj, fantazja w podręcznikach, chyba żartujesz. O nie. Ewolucja jest oparta na wymysłach. Na naszej stronie są wypowiedzi o tym, że skamieniałości nie potwierdzają ewolucji. Jak znajdziesz w ziemi skamielinę, wiesz tylko, że coś umarło. Nie możesz dowieść, że to miało dzieci, a już na pewno, że miało różne dzieci. I jak można myśleć, że kość z ziemi może zrobić coś, czego zwierzęta dziś nie potrafią? Mówi się, że ewoluowaliśmy od człekokształtnych małp. Okej, małpy ciągle mają dzieci. Zróbmy to raz jeszcze. Tym razem chcę to zobaczyć. Nie obserwujemy żadnej ewolucji. Luther Sunderland napisał do głównych ewolucjonistów, że chce zobaczyć dowód na ewolucję. Odpisali mu, że ma go ktoś inny. Colin Peterson ma dostęp do największej kolekcji skamielin na świecie. Muzeum Brytyjskie, Historia Naturalna. Peterson napisał książkę o ewolucji. Luther ją przeczytał i powiedział, panie Peterson, nie pokazał nam pan żadnego brakującego ogniwa, gdzie one są? Peterson odpowiedział, że na pewno napisałby o nich, gdyby o jakichś wiedział. Przedstawię to czarno na białym. Nie ma ani jednej takiej skamieliny. Ludzie, nie ma żadnego brakującego ogniwa. Brakuje całego łańcucha. Teraz mają więc nową teorię na wyjaśnienie tego. Stephen Gould powiedział, brak dowodów w postaci skamielin to palący problem dla ewolucji.
Wie, że nie ma dowodu, ma więc nową teorię. Powiedział, może pierwszy ptak wykluł się z jaja gada. Co proszę? Mówi, może ewolucja dzieje się tak szybko, że nie ma dowodów. Ciekawe. Czy brak dowodu może być dowodem? Wypróbuj to w sądzie. Mówi się dzieciom, by myślały krytycznie. Drogie dzieci, zapis kopalny pokazuje, że organizm ewoluował drogą wielu małych zmian. Która teoria najlepiej opisuje ewolucję organizmu? Gradualizm czy przerywana równowaga? Czy to były powolne zmiany, jak powiedział Darwin, czy skoki, jak powiedział Stephen Gould? W ich głowach są tylko dwie opcje. Ewolucja działa się powoli lub ewolucja działa się szybko. Nie są zdolni myśleć poza tymi ramami. To się w ogóle nie działo. Bóg stworzył różne rodzaje. Debatowałem z Pigliucci na Uniwersytecie w Tennessee. Nie wiem, czy jest gotowy na kolejną debatę. Ja jestem chętny. Powiedziałem, doktorze Pigliucci, wykładał pan na temat ewolucji roślin 10 lat. Otrzymał pan i wydał granty na $650,000, by badać ewolucję roślin. Jaki zna pan najlepszy dowód na ewolucję? Powiedział, ewolucja wielorybów. A dokładnie jakiego rodzaju rośliną jest wieloryb? Odpowiedział, hipopotam to dowód na ewolucję, bo jest w procesie adaptacji do wodnego trybu życia. Powiedział, że latająca wiewiórka jest dowodem, bo ma pół skrzydła. On dostaje pieniądze z podatków, by uczyć? Każdy ewolucjonista, z jakim rozmawiałem, uważa, że dowód jest na polu kogoś innego. To jak shell game. Widziałeś te gry? Wkładam kulkę i próbuję cię zmylić. Geolog uważa, że biolog ma dowód. Pigliucci jest botanikiem. Uważa, że antropolog lub ktoś inny ma dowód. Problem w tym, że nigdzie nie ma kulki. Nie ma żadnego dowodu na ewolucję. Mówi się dzieciom, ewolucja konia jest dowodem. To stek bzdur. Ustawiono kilka zwierząt w fikcyjnej kolejności. Już 50 lat temu wykazano, że to fałsz. Nie mówią, że tak zwany pradawny koń miał 18 par żeber, następny 15, a kolejny 19, potem znów 18. To nawet nie te same zwierzęta. To zupełnie wymyślone ustawienie tych stworzeń. Uczy się tego w podręcznikach na całym świecie. Istnieje wiele odmian koni. W roku 1950 George Simpson, który wierzył w ewolucję, powiedział, ta ewolucja rodziny konia została niechcący sfałszowana. Ewolucja konia jest fałszywa. Stwierdzono to ponad 50 lat temu. Dlaczego nadal jest to w książkach? Mówią, że przykład ewolucji konia nie przetrwał próby badań. Othney Marsh wymyślił całą tę ideę w 1874 roku. Chciał dostarczyć dowód na teorię Darwina. Wybrał zwierzęta z całego świata i ustawił w takiej kolejności, żeby dobrze wyglądały. Współczesne konie znajdowano w tych samych warstwach i niższych niż tak zwany pradawny koń. Pradawny koń w ogóle nie jest koniem. To chyrakoterium. Jak góralek wciąż występujący w Turcji i Afryce. Żebra, palce kończyn i zęby są u tych zwierząt inne. W Ameryce Południowej skamieniałości idą w odwrotną stronę. O tym się nie mówi. Nigdy nie znaleziono ich w kolejności, jaką się przedstawia.
Wszystko to wymysł. Jednak ciągle się tego uczy, by dać dzieciom dowód na ewolucję. Zoo w Tulsa w końcu zdjęło tę wystawę po tym, jak Dan Hicks wysłał list, napisał do zoo. Dlaczego wciąż przedstawia się ewolucję konia? Odpisali mu, że nie mają funduszy na zdjęcie ekspozycji. Dan poszedł do sklepu i znalazł odpowiedni znak. Obiecali, że ustawią znak z informacją o nieprawidłowej ekspozycji i usuną ją, jak tylko będą mieć pieniądze. $62 za znak. Dan poszedł i powiedział, oto moja oferta. Płacę $62, kiedy dostarczyć wam znak? Nic się nie stało. Powiedział, musimy to przedstawić Radzie. W końcu zebrał 2000 podpisów pod żądaniem usunięcia ekspozycji. W wieczornych wiadomościach podano, że zoo w Tulsa okłamuje dzieci. Następnego dnia zdjęto ekspozycję. Ostatnio odkryłem, że znów ją zainstalowano. Ewolucjoniści wpychają swoją religię wszędzie tam, gdzie tylko można wykorzystać fundusze z podatków. Muzeum Peabody wciąż ma na ekspozycji ewolucję konia. Stałem przy niej, gdy przychodziły setki dzieci. Nikt im nie mówił, że już 50 lat temu wykazano, że to błąd. Sprawdź w podręcznikach, to ciągle w nich jest. Ta strona powinna być wyrwana z książek. To, że można ustawić zwierzęta w jakiejś kolejności, nic nie znaczy. Nawet jak odkryjesz, że są zakopane w jakiejś kolejności, niczego to nie dowodzi. Gdyby pochowali mnie nad chomikiem, czy znaczyłoby to, że jest on moim dziadkiem? Zrobiłem szereg badań na temat ewolucji widelca. Po intensywnych badaniach stwierdziłem, że nóż był pierwszy, a potem ewoluował w łyżeczkę. To trwało miliony lat. Wielkie ciśnienie geologiczne ściskało ją, wygniatało, rozszerzało, a potem powoli erozja wyryła rowki w końcówce i obróciła ją w kamerton. Widełki stroikowe, które potem bardzo powoli robiły się dłuższe i szersze. Miałem dobrą kolejność, ale czułem, że brakuje mi jednego ogniwa. Szczególnie między łyżkami i widelcami. Łyżki są okrągłe i nie mają rowków. Widelce są kwadratowe i mają rowki. To dwa skoki w jednym. Nawet przerywana równowaga tego nie potrafi. Wiedziałem więc, że brakuje mi jednego ogniwa, ale nie mogłem go znaleźć. Pewnego razu, gdy leciałem samolotem, stewardesa wręczyła mi brakujące ogniwo. Myślę, że nie zdawała sobie sprawy z tego, co ma. Ale moje wyszkolone oko naukowca wyłapało to. Powiedziałem, to jest to. Później poszedłem na lunch na kurczaka i znalazłem kolejne. Znalazłem brakujące ogniwo. Tak więc ewolucja sztuczców jest kompletna. Od tego czasu znalazłem wiele dowodów. Zbieram dane już od długiego czasu. Nawet znalazłem kilka mutantów. Jednak nie dokończyłem tego z jakiegoś powodu. Choć było to bardzo ciekawe, jak tylko ludzie się dowiedzieli, że robię badania na temat ewolucji widelca, każdy chciał zostać sławny. Wysyłali mi swoje materiały z całego kraju. Nawet jakieś kłamstwa. Po prostu niektórzy tylko chcą być sławni. Ten to oczywisty falsyfikat. Głowa widelca na rączce łyżeczki. Było ciężko finansowo, to bezwzględny biznes. Skamieniałości to niebezpieczna sprawa, trzeba na nie uważać, ale udało się. Ten nie jest w moim muzeum, za to reszta jest. Presja środowiska sprawia, że różne kolory powstają przez miliony lat. Możesz ułożyć litery w różnej kolejności i spróbować coś udowodnić. Na przykład lis, los, kos.
za każdym razem zmieniając jedną literę. Jak pobawisz się dłużej, to siebie możesz zmienić w głupka. Mówi się dzieciom, że dinozaury zmieniły się w ptaki. Biblia mówi, że ptaki zostały stworzone piątego dnia, a gady szóstego. Ewolucja odwraca kolej rzeczy. Cała teoria ewolucji jest odwrotna do Biblii. Dlaczego niektórzy chrześcijanie też idą na kompromis? Nie wiem. Ten naukowiec mówi, dinozaury żywe jako ptaki. To mówi naukowiec. O, to na pewno prawda, schylić czoła. To absurd. W roku 1999 USA Today ogłasza, odkryto brakujące ogniwo ptaków. National Geographic, brakujące ogniwo, wiadomość dnia. Mamy je, ludzie. Artykuł o tym, jak dinozaury zamieniły się w ptaki. Kilka miesięcy później, oj, skłamaliśmy. Ktoś w Chinach podrobił skamieniałość, to podróbka. Można by mówić o tym godzinami. Wszystkie te skamieniałości z Chin są naprawdę podejrzane. Ludzie tam zarabiają $3 rocznie, jeśli ciężko pracują. A jak zrobisz skamielinę, sprzedasz ją towarzystwu Smithsonian za 4 miliony, to twoja rodzina będzie ustawiona na całe życie, bo ktoś będzie tak głupi, że to kupi. Ci ludzie mówią, ptaki to potomstwo dinozaurów. Jakbyś nie wiedział, to między dinozaurem a ptakiem jest kilka różnic. Nie wystarczy wetknąć kilka piór i powiedzieć, no śmiało, spróbuj, nie będzie bolało. Ptaki mają pióra, dwie nogi, dwa skrzydła. Gady mają cztery zupełnie dobre nogi. Jeśli ma ewoluować w ptaka, to na etapie przejściowym, gdzieś po drodze, jego przednie nogi będą na wpół skrzydłami i na wpół nogami, co oznacza, że nie mogą ani latać, ani chodzić. Kto go nakarmi w fazie przejściowej? Mówią, że Archaeopteryx jest dowodem na ewolucję. Alan Feduccia powiedział, paleontolodzy próbowali zmienić Archaeopteryxa w naziemnego, opierzonego dinozaura. Ale on nim nie jest. To ptak przesiadujący na gałęziach. Archaeopteryx oznacza pradawne skrzydło. Mówią, pazury na jego skrzydłach dowodzą, że był dinozaurem. Wcale nie. 12 ptaków ma dziś pazury na skrzydłach. Struś, hoacyn, skrzydło, szpon, ibis, łabędź. To nie dowodzi, że wcześniej były dinozaurami. Mówią, ma zęby w dziobie, to dowodzi, że był kiedyś dinozaurem. Zwolnijmy. Bardzo niewiele ptaków ma zęby. Archaeopteryx, Hesperornis i koliber mają zęby. Ale przejście od zębów do braku zębów polega na ich traceniu, nie zyskiwaniu. To znaczy, niektóre ptaki mają zęby, większość nie ma. Pewne gady mają zęby, inne nie. Niektóre ryby mają zęby, inne nie. Niektórzy z was mają zęby, inni nie, prawda? Oto miodowodzik z małymi ząbkami w dziobie. Ma 48 zębów. Żyje w Andach. To nie jest dowód na ewolucję. Archaeopteryx mógł być fałszywką. Tak powiedziało kilku naukowców. Nie wiem, to bez znaczenia, bo i tak nie jest brakującym ogniwem. Twierdzą, że pióra ptaków ewoluowały z tych samych łusek, które tak dobrze chroniły dinozaury. To naprawdę głupie. Pióra ptaków są niewiarygodnie złożone. Pióra i łuski składają się z tego samego białka, keratyny, ale na tym kończy się podobieństwo. Statki i widelce robi się z tego samego metalu. To dowodzi, że ewoluowały z cynowej puszki. Pióra i łuski bardzo się różnią. Jest na to wiele dowodów. Ptaki mają inny układ oddechowy i inne serce niż gady.
Jak Archaeopteryx może być brakującym ogniwem, skoro istniały już w pełni ukształtowane ptaki? Tu mamy wrony sprzed 130 milionów lat. Z tymi milionami to się nie zgadza. Ale jeśli ptaki żyły przed dinozaurami, które wyginęły, to mamy prawdziwy problem. Tu jest ptak sprzed 140 milionów lat. Ptak sprzed 142 milionów lat. Jest wiele innych powodów do odrzucenia związku między ptakiem a dinozaurem, powiedział Alan Fiducci. Jak wywieźć ptaki od ciężkich naziemnych dwunożnych gadów o równoważącym ogonie i czterech skurczonych kończynach? Biofizycznie to niemożliwe. Oto kilka problemów z teorią o ptakach. Płuca ptaków są inne. Współczesne ptaki występują w warstwach i to niższych niż dinozaury. Łuski przyczepione są do ciała inaczej niż pióra. Ptaki mają cztery komory serca, większość gadów trzy. Ptaki znoszą inne jaja niż gady. Jest wiele różnic. Nie ma dowodów w skamielinach na to, że gady zmieniły się w ptaki. A szatan śmieje się z ludzi, którzy w to wierzą. Wymyśla głupie idee, a ludzie mówią, ojej, świetna myśl, tak, dinozaury zmieniły się w ptaki. Jej, to świetnie. Richard Dawkins powiedział, jak spotkasz kogoś, kto nie wierzy w ewolucję, to będzie to ignorant, głupek, wariat lub oszust. I on ma otwarty umysł, tak? Jezus powiedział, będziesz kochał Pana Boga swojego z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu. Nie musisz odkładać na bok mózgu, gdy studiujesz Boże Słowo, po prostu go używaj. Chodźmy, rozważmy rzeczy razem, mówi Pan. Najbardziej rozsądną rzeczą jest wierzyć, że Bóg stworzył ten świat. Jest bardzo logicznym wierzyć w Stwórcę i młody wiek stworzenia. Debatowałem z Kenem Millerem. Napisał tę książkę, jest profesorem biologii. Powiedział, ewolucja jest kontrowersyjna w niektórych kręgach. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego biolodzy i naukowcy jej nauczają. Odpowiedź jest prosta. Ewolucja jest najwyraźniejszym stwierdzeniem poczynionym na temat tego, co żyje. Nie. Ewolucja jest najgłupszym stwierdzeniem na temat tego, co żyje. To musiało zostać zaprojektowane. Ewolucja to nie fakt, nie kwalifikuje się nawet do miana teorii. To nawet nie hipoteza, tylko metafizyczny program badawczy, powiedział Karl Popper. Julian Huxley, wnuk Thomasa Huxleya, powiedział, przypuszczam, że powodem, dla którego zaczęliśmy korzystać z myśli o pochodzeniu gatunków, jest idea Boga, który ingeruje w naszą seksualność. No, teraz dochodzimy do prawdy. Niektórzy nie chcą, żeby Bóg im mówił, co mają robić. To jest sedno sprawy. Profesor Ruse powiedział, ewolucja jest głoszona przez swoich wyznawców jako coś więcej niż nauka. Ewolucja jest głoszona jako ideologia i świecka religia. Jestem żarliwym ewolucjonistą i eks-chrześcijaninem. Ale muszę przyznać, że w tym jednym zarzucie pojmujący dosłownie mają w pełni rację. Ewolucja jest religią. Arthur Cave powiedział, ewolucja nie jest udowodniona, ale i nie do udowodnienia. Wierzymy w nią, bo jedyna alternatywa to teoria o stworzeniu, a to nie do przyjęcia. Nie chcemy myśleć, że być może istnieje Stwórca. Zgadzam się z nim. Powiedział, że ewolucja to bajka dla dorosłych. Teoria ta nic nie wniosła do postępu nauki, jest bezużyteczna. Muggeridge stwierdził, że teoria ewolucji będzie jednym z większych żartów w książkach do historii. To głupi, ale skuteczny żart. Szatan używa go od samego początku, od kiedy powiedział do Ewy, będziecie jak bogowie. O to właśnie chodzi w ewolucji. Możesz ewoluować i w końcu dojść do boskości. To odrzucenie Stwórcy i postawienie człowieka w jego miejscu. Diabeł to kłamca. Nie chce, byś poszedł do nieba.
Ci naukowcy to wielcy kanciarze. Teoria, której nauczają, to największy żart w historii. W wyjaśnieniu ewolucji nie ma żadnego faktu. Fred Hoyle powiedział, jedyny sposób, w jaki życie mogło tu dotrzeć, to wniesienie go tu przez superinteligencję. Potem odwraca się i mówi, to dowodzi, że życie dotarło do nas z kosmosu. Skacz, żabo, skacz. Pierre de Chardin, jeden z ludzi odpowiedzialnych za tzw. oszustwo z Piltdown, powiedział, ewolucja to postulat, przed którym wszystkie teorie i hipotezy muszą się skłonić, żeby były do pomyślenia i prawdziwe. Ewolucja to światło, które oświetla wszystkie fakty. Cóż, przepraszam, Pierre, kłamiesz. Boże Słowo jest światłem. Ewolucja nie jest światłem, ona niszczy naukę. Jeśli uczą tego w szkołach, to jak nasze dzieci będą patrzeć na świat? Dlaczego wciąż trzymają to w książkach? Cóż, niektórzy myślą, że jak każdy wierzy w ewolucję, stanie się ona prawdą. Rozumiecie? Opinia większości. Niektórzy myślą, że muszą uczyć kłamstwa, żeby dostać wypłatę. Bo jeśli wystąpisz przeciw ewolucji, możesz stracić pracę w publicznej szkole. Niektórzy rozumieją większy obraz, że ewolucja jest fundamentem nowego porządku świata. Więcej o tym na nagraniu piątym. Przemawiałem w Rosji. Wszystko, co mają, to te same dowody na ewolucję, jakie używane są tu. Jest dobra książka, którą można dać komuś, kto wierzy w ewolucję. Tytuł brzmi Sprawa przeciwko Darwinowi. Mam ją tutaj. To dobry początek dla inteligentnych ludzi, którzy mają czas tylko na coś krótkiego. Dobra książka, by przedstawić prawdę. Gdy przemawiałem w Rosji, na sali było 30 profesorów. Za pośrednictwem tłumacza przemawiałem 2 godziny. Po godzinie jeden profesor płakał. Spytałem tłumacza, dlaczego on płacze? Odpowiedział, nigdy nie słyszał o stworzeniu, nawet nie wiedział o nim. Chce, żebyś mówił dalej. Pewien znajomy misjonarz błaga, by ludzie przyjeżdżali do Afryki. Pyta, przyślesz kogoś? Mówi, że codziennie zgłasza się do niego kilka szkół publicznych. Proszą, by opowiedzieć ich dzieciom, jak się nawrócić. Opowiedzcie dzieciom historię stworzenia, przyślijcie kogoś. Możesz dziś polecieć do Rosji, a wpuszczą cię do szkół, żebyś głosił im Ewangelię. Ale my, Amerykanie, bardziej martwimy się o swoją wypłatę. Dlaczego w to wierzą? Niektórzy w to wierzą, bo od tego zależy ich praca. Niektórzy mają tylko nadzieję, że nie ma Boga, przed którym trzeba zdać sprawę. Biblia mówi, nie chcieli wiedzieć o Bogu, więc Bóg wydał ich na pastwę nikczemnych myśli, by robili to, co nie przystoi. W Biblii napisano, że Bóg ześle na nich ostry obłęd. Jeśli wierzysz, że pochodzisz od skały, uległeś zwodzeniu. Poważnie. Niektórzy mają po prostu zbyt wiele dumy, by przyznać, że się mylą. W podręcznikach są kłamstwa. Co z tym robić? To bardzo proste. Zabierz stamtąd swoje dzieci, jeśli możesz. Wyślij do szkoły prywatnej, domowej. Zrób tak, jeśli tylko możesz. Jak nie możesz, nie wysyłaj nieprzygotowanych dzieci, bo w podręcznikach spotkają skażone rzeczy. Pokaż im prawdę. Biblia mówi, że jesteśmy solą ziemi. Sól drażni. Jeśli nikogo nie drażnisz, prawdopodobnie nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Oto praktyczne kroki. Większość nauczycieli, jakich znam, to szczerzy i oddani profesjonaliści. Uczą tego, czego ich nauczono. Dokształć ich. Naucz ich prawdy. Ucz wszystkie dzieci prawdy. Możemy dotrzeć do każdego indywidualnie. Tego nie powstrzymają. Na drugim etapie dokształć nauczycieli. Trzeci etap to zmiana podręczników. Czwarty, zmiana prawa. Na to wszyscy czekamy. Zacznijmy od podstaw i zmieniajmy wszystkich ludzi.
tego nie powstrzymają. Niektórzy mówią, nauczyciele nie mogą uczyć o stworzeniu w szkołach publicznych. To kłamstwo. Żadne prawo tego nie zabrania. Mówimy o tym na początku nagrania piątego. Szatan jest kłamcą. Używa tej teorii, by odciągnąć dzieci od Boga i posłać je do piekła. Biblia mówi, niewidzialna jego istota może być od stworzenia świata oglądana tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Jeśli słuchając tego nagrania przyjąłeś teorię ewolucji, a odrzuciłeś teorię o stworzeniu świata przez Boga, Biblia mówi, że nie masz wymówki. Wystarczy, żebyś się rozejrzał dookoła i zobaczysz dowód na to, że był projektant. On cię kocha, ale nienawidzi twojego grzechu. Biblia mówi, Bóg gniewa się na niegodziwych. Jeśli nie przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela, w chwili śmierci zmierzasz prosto do piekła. Ja tam nie idę, bo moje grzechy są przebaczone. Twoje też mogą. Jeśli nie jesteś pewien, czy idziesz do nieba, to nic innego nie ma większego znaczenia, bo będziesz martwy przez długi czas. Wystarczy, że zawołasz o Boże miłosierdzie. Powiedz, Panie Boże, proszę, przebacz mi moje grzechy i zbaw mnie. Biblia obiecuje, że każdy, kto wezwie imię Pana, będzie zbawiony. Przeczytaj list do Rzymian. Bóg cię kocha, chce, żebyś był w niebie, ale nienawidzi twojego grzechu. I pójdziesz do piekła, jeśli nie ma Chrystusa w twoim życiu. Jeśli mogę ci pomóc, zadzwoń. Po to istnieje nasza służba, żeby pomagać ludziom przychodzić do Pana. Dziękuję za uwagę. Wstańmy i pomódlmy się. Mam nadzieję, że podobał ci się ten wykład. Ważniejsze od faktów naukowych jest jednak to, czy pójdziesz do nieba. Jeśli nigdy nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, wyjaśnię ci, co masz zrobić, żeby pójść do nieba. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy złamaliśmy Boże prawo, byliśmy nieposłuszni Stwórcy, robiliśmy niegodziwe rzeczy. Jesteśmy grzesznikami. Niektórzy bardziej niż inni, ale wszyscy złamaliśmy Boże prawo. Biblia mówi, że musisz pokutować. Słowo pokutować znaczy odwrócić się, właściwie znaczy dwie rzeczy. Odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga. Bóg wypatruje zmiany w twoim nastawieniu. Chce, byś powiedział, Panie, nie chcę więcej czynić zła, przepraszam. Chcę robić to, co dobre. Odwróć się od grzechu i powiedz, Boże, proszę, przebacz mi, zbaw mnie. Biblia mówi w liście do Rzymian 3:23, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem. Po drugie, Biblia mówi w liście do Rzymian 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zasługujemy, by umrzeć i pójść do piekła z powodu naszego grzechu, ale Jezus umarł za nas. On cię kocha i chce, żebyś poszedł do nieba. Każdy, kto poprosi go o zbawienie z łaski, otrzyma dar wiecznego życia. Tak czytamy w liście do Rzymian 6:23. To prezent. W liście do Rzymian 10:13 napisano, każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jeśli tylko zawołasz, Panie, jestem grzesznikiem, proszę przebacz mi, On da ci dar wiecznego życia. Może pomodlisz się ze mną i przyjmiesz Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nie ma żadnych magicznych słów, ważne jest to, co masz w sercu. Jeśli pomodlisz się szczerze, Bóg ci przebaczy. Powiedz po prostu, Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, złamałem Twoje prawo, przepraszam, przebacz mi, zmyj moje winy swoją krwią, wybacz moje grzechy i weź mnie do nieba. W imieniu Jezusa, amen. Biblia mówi, jak zawołasz do Pana, będziesz zbawiony. Jeśli poprosiłeś Pana, żeby cię zbawił, On obiecał, że to zrobi. Twoim zadaniem jest teraz wzrastać. Czytaj swoją Biblię, módl się, przyłącz się do dobrego, opartego na Biblii Kościoła i zacznij wzrastać. Dziękuję bardzo. Zadzwoń lub napisz, jeśli możemy jakoś pomóc. Chętnie to zrobimy.